Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Co po ZUS-ie? Systemy emerytalne w Europie. Mam przyjemność powitać profesora Roberta Gwiazdowskiego. Byłego prezesa Rady Nadzorczej ZUS-u, jak i również pana Zbigniewa Jarząbek, który jest prezesem Akademii Patriotów. Prężnie działającym przedsiębiorcą wrocławskim. Witam serdecznie mecenasa Jacka Wilka, posła na Sejm obecnej kadencji, wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy, jak i również członka klubu Kukiz 15. Witam serdecznie gospodarza dzisiejszego spotkania, pana posła Michała Marusika, europosła do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie doktora Janusza Szewczaka. Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów obecnego naszego Sejmu. I chciałabym w dniu dzisiejszym rozpocząć spotkanie od proszenia o zabranie głosu gospodarza tej imprezy, pana Zbigniewa Jarząbka, który, jak już wspomniałam, jest prezesem Akademii Patriotów. Prosimy o zabranie głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Akiro Kurosawa nakręcił kiedyś film Siedmiu Samurajów, gdzie siedmiu dzielnych wojowników zmaga się przeciwko przeważającym siłom i w końcu wygrywają. Wydawało mi się, że zainteresowanie ZUS-em będzie już żadne, bo już wszyscy chyba machnęli ręką, ale chyba nie jest tak. Warto chyba walczyć o nasze sprawy, o przyszłość naszych dzieci. Dlatego jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, prelegentom również, że zjechali do nas z całej Polski. No życzę Państwu, żeby to nasze spotkanie przyniosło jakieś owoce. Może to początek jakiejś drogi. Dziękuję bardzo. Na początek chciałabym, żeby głos zabrał europoseł Michał Marusik, który, jak już wspomniałam wcześniej, z jego ramienia zostało zorganizowane spotkanie w imieniu grupy ENF, Europa Narodów i Wolności, Parlamentu Europejskiego. Pan poseł chciałby zabrać głos i powiedzieć na temat instytucji, jaką jest ZUS, i również przeszłości w tej sprawie. Przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Cieszę się ogromnie, że mogę się znaleźć w takim składzie i przy tak dużym zainteresowaniu. No niewiele jest trupów, które wzbudzają takie zainteresowanie, a trup ZUS-u jeszcze zainteresowanie wzbudza. Może na tej mogile wyrośnie coś sensownego. Bo powinno w końcu wyrosnąć, tego trupa uratować się nie da. To już jest od bardzo dawna wiadomo, co najmniej jedno pokolenie wstecz już było jasne, że ten system ubezpieczeń społecznych utrzymać się nie da, bo składki, jakie wnoszą nowe pokolenia, są znacznie mniejsze niż renty pobierane przez pokolenia minione, więc już jest bankrutem. Kto wie, czy z punktu widzenia prawnego nie jest przestępstwem, że odwleka się ogłoszenie bankructwa ZUS-u. On naprawdę jest to jako firma jest w stanie od bardzo dawna w stanie upadłości. Jest pytanie, co powinno być po ZUS-ie. I wszystkie dyskusje, jakie miałem okazję słuchać od wielu, wielu lat, wszystkie dyskusje skupiają się na tym, żeby znaleźć jakąś metodę, jakiś sposób reanimacji tego trupa, żeby jeszcze żył. Czyli wszystko jest próby naprawiania systemu, który jest generalnie systemem błędnym i pokazał już swoje bankructwo. Cały czas szuka się sposobu, co zrobić, żeby jeszcze ten system trwał. Podczas gdy ja mam świadomość, że ten system i tak trwał nie będzie, choćbyśmy go, nie wiem, jakimi kroplówkami ratowali, to będą kroplówki na zmarnowanie. Oczywiście mój głos nie jest głosem fachowca w sensie merytorycznym, bo inaczej
widzi problem ZUS-u, inaczej widzi prawnik, inaczej widzi socjolog, zupełnie inaczej widzi ekonomista czy działacz gospodarczy. Ja się znalazłem w roli polityka i patrzę na to z punktu widzenia politycznego, a polityczny sens istnienia tego ZUS-u zasadza się na ocenie jego podstawowych atrybutów. Jeżeli uważamy, że ten system się skończył i należy w końcu postawić krzyżyk i powiedzieć, że jest koniec tego systemu i wygenerować nowy, to musimy znać różnicę między tym systemem, który jest, a nowym, jaki zamierzamy zaprojektować. I to jest problem do zdefiniowania, żeby ten nowy twór, jaki będziemy tworzyć, był tworem zasadniczo odmiennym. I co to znaczy w moim przekonaniu? Otóż system, który odchodzi do grobu, który odchodzi na jakiś taki śmietnik historii, cechował się dwoma podstawowymi atrybutami. Mianowicie był to system niewoli w sensie formalnym i system niewoli w sensie materialnym. Materialnie po prostu gwałcono nas w ten sposób, że odbierano nam owoce naszej pracy, rzekomo przeznaczając je na zabezpieczenie nas na przyszłość, czyli tworząc pewną iluzję bezpieczeństwa, ale gwałtem. Nikt nas nie pytał, czy nam się to podoba, czy nie. Czy my tak chcemy być zabezpieczeni, więc byliśmy traktowani jako materialnie, to nas po prostu okradano, obiecując, że na starość czy w razie kłopotów no, będą nas być może jakoś wspomagać i ratować. Aczkolwiek sami o sobie zadecydować i o swoim dorobku i zarobku nie mogliśmy. Więc to był podstawowa cecha taka tego systemu, podstawowy atrybut, to był właśnie gwałt materialny, ale również gwałt formalny, że władza państwowa nie pozwalała obywatelom, żeby byli ludźmi. To znaczy, żeby sami decydowali o ocenie własnego ryzyka i żeby obywatele sami mogli zabezpieczyć się przed tym ryzykiem. To nie znaczy, że miałoby nie być ubezpieczeń. Ludzie obawiają się o swoją przyszłość i na wszelkie sposoby starają się swoim dorobkiem zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ludzie z natury żyją nie tylko tym, co zarobili, że to, co dzisiaj zarobiłem, jutro przepiję i będę się myślał, co dalej. Pracujemy po to, żeby zapewnić sobie egzystencję oraz bezpieczeństwo w przyszłości na wszelki wypadek. Ale jest to sprawa indywidualna każdego człowieka. Jeżeli państwo ma traktować swoich obywateli jak ludzi, to ma im oddać ludzkie atrybuty, a więc ma oddać ludziom możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa wedle własnych ocen, własnych wyborów i własnych kryteriów. A kto chce ryzykować, to również nie jest to sprawą państwową, tylko prywatną, własną. Więc państwo nie powinno konsumować naszej wolności, nie powinno być dysponentem naszej wolności formalnej i nie powinno być dysponentem naszej wolności materialnej. Więc twierdzę, że jeżeli mamy wygenerować jakąś alternatywę dla tego zbankrutowanego systemu, to musi to być nie w zamiast jednego kołchozu tworzyć inny kołchoz, tylko stworzyć normalność zamiast kołchozu. Więc państwo polskie powinno się stać takim państwem, które zamiast gwałcić naszą wolność, będzie tę wolność ochraniać i osłaniać. I państwo nie będzie, nie powinno w każdym razie dysponować owocami naszej pracy i obiecanki nam za to przekazywać, tylko pozostawić nam owoce naszej pracy, a my będziemy tworzyć firmy ubezpieczeniowe lub ubezpieczać się i zabezpieczać wedle własnego uznania i oceny ryzyka i na własny koszt i na własną odpowiedzialność, a władza państwowa li tylko powinna zapewnić, żeby nikt nie czynił w tym procederze krzywdy innym ludziom. Czyli z państwa niewoli powinniśmy stać się państwem wolności. Nie mówię tego jako prawnik, nie mówię to jako socjolog, psycholog, przedsiębiorca. Mówię to jako polityk, bo taka jest misja działaczy funkcjonujących w obrębie władz publicznych. I tak tę misję odbieram, że czuję się odpowiedzialny za to, aby w miarę swoich możliwości zapewnić ludziom na przyszłość i tym, którzy dziś żyją, i tym, którzy będą żyli po nas, aby mogli być w Polsce ludźmi, a nie jakimś stadem bydła, za które ktoś decyduje.
Nie chcemy być, w każdym razie ja temu służę, byście państwo nie musieli być takim dojnym bydłem, gdzie ktoś was karmi i doi i słabo was karmi, a mocno doi i będziecie tylko płakać i narzekać, że krzywda wam się dzieje i będziecie chcieli mieć lepszego pana, będziecie chcieli być parobkami lepiej traktowanymi. Bo to zawsze rodzi bunty i zawsze człowiek przeżywa życie z upokorzeniem, że nie mógł być człowiekiem i nie mógł zasmakować prawdziwej wolności. Życzyłbym państwu, i jeżeli funkcjonuję w sferze politycznej, to tak rozumiem swoją misję, by państwu zapewnić to, żebyście cieszyli się tym, że żyjecie życiem ludzi, a władza państwowa wam to umożliwia i zabezpiecza. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Prosiłabym o zabranie teraz głosu pana doktora Janusza Szewczaka. Proszę państwa, chciałem bardzo podziękować za zaproszenie na konferencję, podziękować panu Jarząbkowi, Akademii Patriotów i panu europosłowi. Co byśmy tu nie mówili, to myślę, że wszyscy podpiszemy się, że tu patrioci jednak siedzą, choć być może będziemy mieli dość różne spojrzenia na problem systemu emerytalnego. Proszę państwa, no się zgadzam w wielu aspektach z tym, co mówił pan europoseł, pan Marusik, z tym, że to często z tymi trupami i widmami to tak jest, że te truchła wcale nie chcą tak odchodzić w niebyt i potrafią nas skutecznie prześladować, czy przypominać się nam, budzić nasze zainteresowanie niestety. I oczywiście możemy mówić, opowiadać, prawda, o tym, że no za 20-30 lat to będzie tak czy inaczej, że za 20 lat te emerytury to będą takie, a nie inne. Proszę państwa, co my wiemy, co będzie za 20 lat? No ja to w ogóle patrzę już trochę innej perspektywy być może, a ci młodzi myślę, że też nie patrzą taką perspektywą, że jaka będzie ta ich emerytura za 30 lat, że to jest ich główne dzisiaj zmartwienie i tym, to co ich pasjonuje, czy to co ich podnieca, prawda? Myślę, że słowa jednak piosenki pani Maryli Rodowicz, że seks i pełna kasa to coś, co nas podnieca, to myślę, że to jest jednak bardziej chyba dla młodych ludzi istotne. Proszę państwa, nie jest też tak. My tu jesteśmy w sferze jakichś wielkich oszustw, manipulacji, kłamstw, jeśli chodzi o te kwestie emerytalne, bo przecież to nie jest tak, że im dłużej będziemy pracować, tym będziemy mieli wyższe emerytury, prawda? I jak będziemy pracować do 70 czy 80 roku życia, to będą takie kokosy, że będziemy mogli wyłącznie potem objeżdżać świat. No, gdyby tak było, to najlepiej ustanowić by było ten wiek emerytalny na 107 lat i wtedy w ogóle nie byłoby problemu z emerytorami, bo nikt by tego nie dożył, albo nieliczni, może w Japonii, bo tam dłużej żyją. Więc tych elementów, które decydują o tym, jaka jest wysokość, na ile godziwe są te emerytury, przyzwoite, no, to można powiedzieć, jest wiele. To nie jest tylko kwestia wieku przecież, czasu pracy, stażu pracy, ale na przykład kwestia wielkości wynagrodzeń, bo jednak znamy kraje europejskie, gdzie przecież nie pracują dużo dłużej specjalnie od nas, a jednak Duńczycy, Holendrzy, Szwedzi, Brytyjczycy czy Hiszpanie mają jednak troszkę wyższe te emerytury niewątpliwie, prawda? A więc jest wiele elementów. Ja myślę, że to jest problem pytania, które tutaj stawiamy, czy co po ZUS-ie, tak? No to by świadczyło, czy to by znaczyło, że tego ZUS-u nie będzie. Ja myślę, że to duża doza optymizmu przemawia za tymi, którzy uważają, że ZUS-u nie będzie. Co nie znaczy, że ten ZUS czy ten system emerytalny ma być w takim kształcie, jakim dzisiaj jest. Bo oczywiście, no myślę, że gdyby
choćby nie rozkradano tych emerytalnych pieniędzy, to byłoby ich troszkę więcej. Gdyby wszyscy płacili te składki, a nie tak, że połowa pracujących tych składek sama przecież nie płaci. Płacą za nich ci, którzy pracują na etacie czy na umowie zlecenia. Przypomnijmy, to są i rolnicy, to są górnicy, to są sędziowie, to są prokuratorzy, wojskowi, policjanci, służby specjalne i ludzie najbogatsi, bo przecież ci, którzy... te kilkaset tysięcy Polaków, którzy zarabiają najlepiej, oni albo w styczniu, albo w lutym przestają płacić składki, bo przekraczają tą 30-krotność tego przeciętnego wynagrodzenia, albo w ogóle ich nie płacą po prostu. No to jest liczone, że co najmniej 7 miliardów złotych rocznie stąd nam jakby ucieka, prawda? Nie jest to banalna kwota. Oczywiście jest prawdą, że dzisiejszy ZUS przypomina nam dzisiejszy ZUS taką przechowalnię bagażu. Kto inny przynosi walizkę, a za chwilę pojawia się zupełnie inny gość, który tę walizkę odbiera, z nią wychodzi. Problem z tym, że tych, którzy przynoszą walizki, jest coraz mniej, no bo część wyjechała do Londynu i tam swoje walizki przechowuje, prawda? To jest wiele bardzo trudnych aspektów. Ja jestem zwolennikiem zmiany tego systemu ZUS-owskiego, bo wydaje mi się, że tak najprościej jakby się wydawało, najlogiczniej, że sami sobie odkładamy, sami decydujemy, gdzie to umieścimy, gdzie zainwestujemy, gdzie oszczędzamy. To tak chyba dobrze nie będzie. W systemach nawet takich bardzo liberalnych gospodarki państw, takich jak Kanada, Nowa Zelandia, tam jest oczywiście system tej emerytury obywatelskiej, czyli stosunkowo niskiej, dla wszystkich równej. I możesz się doubezpieczać w różnych innych tak zwanych filarach czy tam systemach, na przykład branżowych, jesteś policjantem, jesteś w takiej kasie policyjnej, emerytalnej, prawda, czy nauczycielem. Możesz jeszcze spekulować tymi swoimi pieniędzmi, inwestować się i tak dalej. No tylko problem jest taki, że troszkę inne mają wynagrodzenia i trochę im więcej zostaje po opłaceniu rachunków za prąd, mieszkanie, czynsz, leki i inne rzeczy. Jest jakaś kwota, którą można jeszcze skutecznie rozporządzić na starość, prawda? Poza tym no jest pytanie co do tej emerytury obywatelskiej, bo takie pojawiają się opinie, że to jest właściwy kierunek, czyli wszystkim dać mało, a reszta niech oszczędza. Problem tylko z czego? Oczywiście są grupy zawodowe, które mają z czego w tych drugim, trzecim nawet filarze się ubezpieczać, ale większość raczej niewiele zostaje z tych miesięcznych uposażeń. No pytanie, czy wszystkim rzeczywiście porówno, bo to jednak to jest dopiero socjalizm, czy żeś pracował na trzech etatach od rana do wieczora, czy też spokojnie piłeś piwko pod chmurką, to i tak dostaniesz tą obywatelską, bo jesteś obywatelem. Mam tu wątpliwości, czy to jest właściwy kierunek. Proszę Państwa, myślę, że jeszcze będziemy i w pytaniach, i w dyskusjach wracać do pewnych jeszcze wypowiedzi, bo koledzy tutaj krócej mówili, ale tylko chciałem powiedzieć, moja koncepcja rozwiązania tego problemu taka dość przyziemna wydaje mi się i w miarę do zastosowania w perspektywie jakichś politycznych decyzji, bo pamiętajmy, że wszelkie zmiany systemu emerytalnego i reformy w tym zakresie są tak polityczne, jak najbardziej polityczne decyzje o skutkach politycznych dalekosiężnych. I moja propozycja, mój pomysł jest taki, żeby przekształcić obecny ZUS w tej formie, ażeby pozbyć się, żeby sprzedać ten majątek, który ZUS posiada, bo posiada majątek, proszę Państwa, i nieruchomości, i budynki, i doposażyć nową instytucję środkami pewnej lokaty banku centralnego, a być może jakimiś obligacjami Skarbu Państwa i zbudować na bazie tego
Państwowy Bank Emerytalny. Państwowy, nie żaden prywatny, ale działający na zasadach komercyjnych w pełni. Czyli ja wychodzę z założenia, że skoro my ten haracz, ten quasi podatek, składka jest podatkiem, formą podatku, opodatkowania pracy, musimy płacić, godzimy się na to, że płacimy, to niech te pieniądze będą sensownie inwestowane, a nie przechowywalnie, niech nie leżą w przechowalni bagażu, tylko niech ten Państwowy Bank Emerytalny odkupuje za nasze pieniądze przyszłych emerytów ten majątek narodowy, który został tanio, głupio wyprzedany, często na rzecz kapitału zagranicznego, i żeby ten majątek zaczął dla nas pracować, dla nas, dla Polaków. Ja przypomnę, że w dość atrakcyjnych i dochodowych jednak spółkach, dużych spółkach Skarbu Państwa, takich jak KGHM, jak dzisiaj Pekao S.A., Pekao BP, my mamy często niewiele ponad 30% udziały, a więc nie, to nie jest 70 czy 90%. Jeśli będziemy mieli ten majątek, to ten majątek będzie generował jakieś dochody i te dochody można przeznaczać na te, między innymi na te emerytury. No oczywiście zawsze będzie pytanie, dobrze, ale politycy zawsze to mogą rozkraść, mogą to na co innego przeznaczyć. Wszystko prawda, oczywiście zawsze jest takie niebezpieczeństwo, ale wydaje mi się, że z dwojga złego to by była formuła również istotna ze względu na rynek bankowy i finansowy usług bankowych i cen usług bankowych. Bo taki Państwowy Bank Emerytalny stałby się potężnym graczem na rynku bankowym, zmuszając być może podmioty komercyjne, prywatne, zagraniczne do spuszczenia nieco z tonu, jeśli chodzi o strzyżenie nas do gołej skóry, jeśli chodzi o różnego rodzaju kredyty, lokaty, prawda, i tak dalej. Tutaj właściwie jesteśmy na przegranej pozycji. I stopniowo wydaje mi się, można by myśleć wtedy, mając taki system, o jakichś bardziej generalnych zmianach, o których koledzy tutaj z pewnością będą mówić, idących bardziej w kierunku wolnorynkowym. Ja nie sądzę, że jakaś taka rewolucja nastąpi, że jakaś kompletnie antysystemowa formacja będzie miała decydujący głos i będzie i wprowadzi nam z dnia na dzień taką formułę właśnie no, prywatną, bardzo liberalną, komercyjną. Ja myślę, że to trzeba zrobić mądrze, a przede wszystkim trzeba dopilnować, już kończę, trzeba dopilnować, żeby te pieniądze nie były po raz kolejny rozkradzione. Bo przypominam, w 1999 roku mieliśmy reformę OFE i wmawiano Polakom, że to już jest taka właśnie, prawda, sensowna forma, że to będą ich pieniądze, ile se odłożą, tyle dostaną i tak dalej. I potem co? Pyk! Nie ma tej części obligacyjnej i najprawdopodobniej będzie niedługo pyk i nie ma tej części akcyjnej, nie będzie. To na tym zarobili, to całkiem nieźle, właściciele OFE, w dużej mierze banki, firmy, instytucje finansowe, około 20 miliardów złotych na tym zarobili. Czy emerytury tych z drugiego filara Polaków wzrosły? Nie. Przecież stamtąd płynęły kwoty, czy płyną kwoty, płynęły do tej kwoty rzędu 90 zł, 70 zł więcej, więc to jest bez sensu, widać, że nie tędy jest formuła. Także jeśli będą później pytania, to jeszcze rozszerzę tę wypowiedź. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Teraz bym chciała prosić o zabranie głosu lidera antysystemowego, pana posła Jacka Wilka, wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy. Działa, nie działa? Działa. Spróbuję do tego mikrofonu, bo chyba będę lepiej słyszalny. I przede wszystkim bardzo serdecznie witam wszystkich emerytów, obecnych i przyszłych. W każdym razie życzę wszystkim Państwu, żeby Państwo byli szczęśliwymi emerytami, to znaczy zasobnymi, uśmiechniętymi, takimi, którzy nie muszą się martwić o sprawy dnia codziennego, o przyszłość, o wszystkie te bieżące nasze problemy.
I tak rozumiem, że my tutaj w tym gronie staramy się zastanowić, staramy się sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ten system emerytalny powinien wyglądać, żebyśmy właśnie takich oto szczęśliwych emerytów, czyli wszystkich Państwa tutaj na sali, mieli. No bo każdemu życzę, żeby tym emerytem był, to jest tylko kwestia czasu, kiedy, czy prędzej, czy później. Niektórzy mogą być w wieku lat 40 paru, inni 70, w zależności od różnych możliwości. Tak powinno być w świecie idealnym, no ale w takim nie żyjemy, no i dlatego się tutaj wszyscy z Państwem spotykamy. W każdym razie jedno można powiedzieć z całą pewnością, na pewno jakoś to będzie, bo jak mówił dzielny wojak Szwajk, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. Pytanie, czy będzie jakoś, czy będzie to jakość, czyli czy tą jakość wypracujemy w pewnej perspektywie, czy będziemy przy tej byle jakości, jaka jest obecnie. Szanowni Państwo, obecny system emerytalny można rozpatrywać pod różnymi względami, czy to ekonomicznym, czy prawnym, czy moralnym, nawet takim moralno-etycznym. I tak jest, że z jakiejkolwiek perspektywy na ten system spojrzymy, to on jest kompletnym absurdem. To jest w ogóle aż dziw, że tak absurdalny system może i funkcjonować. My w ogóle zastanawiamy się nad tym, jak go tutaj polepszać. Znaczy nie my, bo akurat my jesteśmy innego zdania, ale nasi rządzący, nasze władze, politycy, że zastanawiają się nad tym, jak go tutaj polepszać i łatać, zamiast po prostu go zlikwidować i zastąpić innym. Jest absurdem na każdym polu, bo jeżeli spojrzymy na system emerytalny obecny, tak zwanej solidarności międzypokoleniowej, a tak naprawdę nienawiści międzypokoleniowej, to z punktu widzenia ekonomicznego to jest klasyczna piramida. Piramida polega na tym, proszę Państwa, to jest takie coś, co nie wypracowuje żadnych zysków samo z siebie, tylko tym, którzy są na czubku tej piramidy, na samej górze, daje środki, jakie wpłacają ci, którzy są na dole, czyli do systemu wchodzą. Więc jeżeli tak zdefiniujemy sobie piramidę finansową, to ZUS jest klasyczną piramidą finansową. Niczego nie wypracowuje, żadnych dochodów jakoś specjalnych nie ma, tylko wypłaca tym, którzy są na górze tej piramidy, czyli emerytom obecnym, wypłaca to, co wpłacają przyszli emeryci, czyli ci, którzy do tej piramidy wchodzą, czyli wszyscy ci, którzy płacą składki. Tylko że tak, z każdą piramidą bywa, piramida działa dopóki ten czubek piramidy jest wąski, a podstawa szeroka, to znaczy dopóki więcej do tej piramidy wchodzi, niż z niej wychodzi. Na wolnym rynku piramidy funkcjonują tylko dlatego, że wypłacają wysokie zyski. To jest to, co kusi, to, co przyciąga, wciąga do piramidy. Bo każdy sobie myśli, o kurczę, a jakie oni tutaj dobre wypłaty dają, no to wejdę do tej piramidy, będę płacił przez jakiś czas, prawda, a potem na tym zarobię, już uzyskując potem, stając się tym beneficjentem. Więc dopóki piramida jest zbudowana jak piramida, czyli ma szeroką podstawę, a wąski czubek, to ona ma szansę bytu. Ale każda piramida prędzej czy później się załamuje z różnych powodów, ponieważ ta podstawa się zmniejsza, natomiast przybywa tych, którzy z niej korzystają. I dokładnie takie zjawisko następuje w tym systemie, jaki mamy emerytalnym, czyli tak zwanej solidarności międzypokoleniowej, bo jak Państwo dobrze wiedzą, emerytów nam przybywa w dużym tempie, natomiast ludzi młodych ubywa. Mamy katastrofę demograficzną, nie boimy się użyć tego słowa. No krótko mówiąc, wymieramy w tym momencie, młodych ludzi jest coraz mniej, aby była zastępowalność pokoleń, taka zwykła zastępowalność pokoleń, potrzeba 2,2 dziecka na kobietę statystyczną. Mamy w tej chwili, mieliśmy 1,3 po programie 1+, 500+, przepraszam, zresztą zgodnie z założeniami ustawy, bo takie były założenia. Przewidywały założenia ustawy, że ta dzietność nam wzrośnie z poziomu 1,3 na 1,5. Takie były założenia, proszę Państwa. Czyli uznano, że dzięki temu programowi będziemy mieli troszkę mniejszą katastrofę. Będzie katastrofa tylko odrobinkę mniejsza. Ona będzie nas kosztować krocie, ale będziemy się cieszyć z tego, że to nie jest bardzo, bardzo wielka katastrofa, tylko bardzo wielka katastrofa. Więc mamy zapaść demograficzną, wobec tego do tej piramidy wchodzi mniej, coraz mniej osób, a coraz więcej z tejże piramidy chce korzystać bez benefitów tejże piramidy. No bo że ludzie żyją, dzięki Bogu, bardzo dobrze, coraz dłużej, coraz bardziej dbają o swoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. A zatem, proszę Państwa, z punktu widzenia ekonomicznego jest to zupełny absurd, bo to jest piramida finansowa, która prędzej czy później musi upaść. Tutaj zresztą jest błędne mówienie, że ZUS zbankrutuje, to jest, przestrzegam Państwa przed takim mówieniem, ponieważ ZUS już dawno zbankrutował, tylko o tym się właśnie nie mówi. Pokażcie mi Państwo drugą taką instytucję, która ma deficyt na poziomie kilkudziesięciu miliardów złotych i nie jest uznawana za bankruta. Państwo polskie, bardzo słusznie panie pośle, tak, rzeczywiście, tak.
A zatem Ameryka to osobny... Ameryka może drukować rzeczywiście. My póki co nie możemy aż tyle drukować, co Amerykanie. A zatem, proszę Państwa, ZUS już dawno zbankrutował i on zipie tylko dlatego, że my do niego po prostu dopłacamy coraz więcej z podatków. Ja się zastanawiam, kiedy przyjdzie taki dzień, w którym z podatków będziemy dopłacać mniej więcej tyle, ile ZUS płaci składek, ile ZUS zbiera składek. No bo to wtedy wykaże, że tak naprawdę sens zbierania składek jest, znaczy nie ma takiego sensu, krótko mówiąc. To tyle, jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny. Jeśli chodzi o aspekt prawny, to mamy do czynienia z klasycznym wyzyskiem. Ale ja nie mówię tutaj o wyzysku w takim kształcie marksistowskim, prawda, jak to tam komuniści dookreślali, tylko chodzi mi o ten wyzysk prawny, wyzysk określony w kodeksie cywilnym. Ci z Państwa, którzy się tam zetknęli z prawem, albo może jakoś kiedyś czytali kodeks cywilny, to wiedzą, że jest taka instytucja w naszym prawie jak wyzysk. Wyzysk polega na tym, że jak mamy dwie strony danej transakcji, danego stosunku i jeżeli jedna z tych stron tegoż stosunku prawnego ma zyski niewspółmiernie wyższe do drugiej strony, no to mamy do czynienia z wyzyskiem, tak? To znaczy nie powinno tak absolutnie być i taki stosunek prawny nawet można rozwiązać, do tego są odpowiednie przepisy i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwo sobie porównają, już tutaj nie chcę wchodzić w konkretne liczby, bo co do tego są spory, ile przeciętny Polak wpłaca do ZUS-u, a ile z niego zyskuje. A zwłaszcza mężczyzna przeciętny, który dłużej zazwyczaj pracuje i krócej żyje. To się okaże, że kilka razy więcej tak naprawdę do tego ZUS-u wnosimy, niż z niego potem uzyskujemy. Więc na gruncie prawa cywilnego chociażby, to jest po prostu klasyczny wyzysk. I taka umowa nigdy by się na rynku nie ostała, znaczy mogłaby się ostać teoretycznie, ale każdy, kto by chciał, mógłby pójść do sądu i zażądać unieważnienia takiej umowy i oczywiście by pewnie taki wyrok uzyskał w świetle prawa jak najbardziej. Tymczasem jakoś ZUS-u ta zasada nie obowiązuje, ZUS może stosować wyzysk w świetle prawa. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, ja dwa razy próbowałem wnieść do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną w takich sprawach ZUS-owskich i oparłem ją właśnie o ten zarzut, znaczy o zarzut wyzysku. I byłem bardzo ciekaw, co Sąd Najwyższy na ten temat powie. No bo były dwie możliwości. Albo sąd rzeczywiście najwyższy wyliczy, że no okej, faktycznie tyle się wpłaca do ZUS-u, tyle z niego uzyskuje. Jak to porówna do innych orzeczeń podobnego rodzaju dotyczących wyzysku, no to musi orzec, tak, to jest klasyczny wyzysk, w związku z tym no taka umowa nie może być zawierana. Albo sąd najwyższy mógł powiedzieć, dobra, jest wyzysk, no ale to jest taki szczególny rodzaj wyzysku, który jest dopuszczalny prawem. Ja bardzo chciałem wiedzieć, czy Sąd Najwyższy uzna to za wyzysk, czy uzna to na wyzysk zgodny z prawem i że wszyscy musimy temu wyzyskowi podlegać. No co zrobił Sąd Najwyższy? No jak to Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skarg kasacyjnych do rozpoznania, więc nie udało mi się uzyskać tej bardzo ciekawej odpowiedzi na to pytanie, czy w systemie ubezpieczeń społecznych można stosować wyzysk taki klasyczny, czy nie można stosować tego wyzysku. Ale niewątpliwie on jest. Jeśli weźmiemy taką definicję właśnie cywilno-prawną, to zdecydowanie w ogóle nie ma o tym dyskusji. Jest to klasyczny wyzysk, jakie państwo nasze stosuje w stosunku do swoich obywateli. To tyle na gruncie prawnym, w skrócie. No a na gruncie etycznym jest jeszcze ciekawiej, proszę Państwa. Ja tutaj posłużę się takim przykładem. Wyobraźmy sobie dwóch panów, Wiśniewskiego i Kowalskiego, sąsiadów. Nawet nie żyją na tym samym piętrze w bloku, robią dokładnie to samo, wykonują tę samą pracę w tym samym zakładzie pracy, od tego w tym samym momencie zaczęli, mają to samo wynagrodzenie. Właściwie są identyczni pod każdym względem i różni ich tylko jedna rzecz. Mianowicie Wiśniewski jest miłośnikiem rodziny, lubi mieć, no, ma takie rodzinne skłonności, człowiekiem rodzinnym, w związku z tym ma troje albo czworo dzieci. No i w związku z tym no, dużą część swoich dochodów i środków przeznacza na tychże dzieci wykształcenie, wychowanie, różne tam no, czasem czy to pomoc naukowe, zabawki i tak dalej, na wakacje, tego typu normalne różne wydatki jak to w rodzinie. Natomiast Kowalski no, jest takim człowiekiem nierodzinnym i całe życie sobie mieszka sam. Wszystko co zarobi wydaje na przykład samochody, wycieczki zagraniczne, i tak dalej, no generalnie cieszy się życiem, nie męczy się tymi dziećmi, tak sobie po prostu bimba całe życie. Obydwaj przechodzą na emeryturę w tym samym wieku, no i co się okazuje? Ponieważ, proszę Państwa, prawda jest taka, że w ZUS-ie nie ma oczywiście żadnych środków zaoszczędzonych, wszystko co posiada ZUS wynika, bierze się tylko z tego, co akurat ci, którzy są na rynku pracy, do niego wkładają na bieżąco, no to się okazuje, że Wiśniewskiego i Kowalskiego utrzymuje na emeryturze trójka czy tam czwórka dzieci tego pierwszego. A zatem, proszę Państwa, ten pierwszy nie robił nic innego, tylko całe życie zasuwał na to, męczył się, żeby Kowalski potem żył z tego, co zarobią jego własne dzieci.
I teraz Wiśniewski na emeryturze się zastanawia, jakim ja byłem ciężkim frajerem. Proszę Państwa, nie jeździłem na wycieczki, nie kupowałem samochodów, męczyłem się, nie spałem po nocach, czasem brałem dłuższe urlopy na to, żeby, na przykład zdrowotne, na to, żeby z tymi dziećmi zostać w domu, bo były chore. Może częściej chorowałem z tego powodu zresztą, bo nie byłem taki wypoczęty i wysportowany jak Kowalski. Miałem może w związku z tym krótsze okresy składkowe, co być może wpłynęło na to, że miał potem niższą emeryturę tak naprawdę od sąsiada. Czyli krótko mówiąc, zasuwał i męczył się całe życie, miał dużą rodzinę, wychowywał te dzieci, a potem się okazało, że te jego dzieci utrzymują i jego sąsiada w takim samym stopniu. Proszę Państwa, to nie jest nic innego niż system frajerski, to znaczy trzeba być ciężkim frajerem, żeby mieć dzieci, żeby potem one nas wszystkich utrzymywały, mnie i sąsiada, który doprowadził zupełnie inny tryb życia. Więc z punktu widzenia takiego etyczno-moralnego jest to system absolutnie też absurdalny, ponieważ on tak naprawdę zniechęca wręcz do posiadania dzieci, no bo po co ja mam mieć dzieci, jak dzieci sąsiada będą mnie potem utrzymywać na emeryturze? Po jaką cholerę? Przecież to po co się ze swoim męczyć, jak cudze będą mnie utrzymywać? Więc proszę Państwa, ten system sprzyja po prostu temu, żeby dzieci nie było i jest główną, śmiem twierdzić, przyczyną zapaści demograficznej. Bo cokolwiek sądzić o przyczynach, pobudkach posiadania dzieci, oczywiście są to zazwyczaj wyższe pobudki, zazwyczaj je mamy dlatego, że po prostu chcemy je mieć, no ale też jest, nie ukrywajmy, jest bardzo silny czynnik ekonomiczny. No liczymy też na to, że duża rodzina, że nasi potomkowie, dzieci, wnuki i tak dalej będą nas wspierać na starość, na emeryturze, jakoś nas tam przygarną, pomogą w czasie choroby i tak dalej, więc nie ma co ukrywać, że czynnik ekonomiczny jest też istotny w posiadaniu potomstwa. Ale ten system, jaki mamy, system właśnie tak zwanej solidarności międzypokoleniowej, ten czynnik absolutnie odrzuca i go niszczy. Wręcz powoduje, że jest głupotą posiadanie mieć dzieci, lepiej odkładać na inne rzeczy te środki, niż wydawać na potomstwo. Chociażby z tego powodu, że jeżeli ja sobie o pewne środki odłożę na konto, a nie będę je wydawał na to swoje potomstwo, no to potem na emeryturze no mam jakieś zabezpieczenie, prawda? A tak to wydawałem właśnie na te swoje dzieci, na ich szkoły, na żywność, na ubrania i tak dalej, i tak dalej. Więc ten system absolutnie niemoralny, wręcz zniechęca do tego, żeby potomstwo posiadać, co z kolei wracamy w ten sposób, tak jakby klamrą do pierwszego absurdu, jakim jest ta piramida finansowa, bo z kolei zniechęcanie do posiadania dzieci powoduje, że ta piramida się nam zniekształca, baza tej piramidy się zmniejsza, w związku z tym szybciej ta piramida się nam rozpada. I w związku z tym, proszę Państwa, no to w ogóle nie ma o czym mówić. No to jeżeli tak się do tego podejdzie, to musimy po prostu czym szybciej ten system zmieniać. Kiedy ja mniej więcej na drugim roku studiów ekonomicznych zorientowałem się mniej więcej, jak ten system działa emerytalny, no to byłem w szoku. Pomyślałem sobie, jakim cudem w ogóle my to jeszcze podtrzymujemy? Przecież to nie ma żadnego sensu. I od tamtej pory, od 21-22 lat, wsłuchuję się w tę naszą debatę publiczną i oczekuję z wielką nadzieją, żebyśmy zaczęli w końcu poważną debatę nad tym, żeby od tego systemu odchodzić na rzecz innego i jakoś tego nie mogę usłyszeć. No to oczywiście nasze te środowiska wolnościowe, prawicy wolnościowej od dawna oczywiście mówią, od zawsze mówią o zmianie systemu. Natomiast no, partie głównego nurtu, niemiłościwie nam rządzący, robią co mogą, stają na głowie, żeby w tym systemie nie do uratowania jakieś dziury zalepiać, próbować go zasklepić, zasypywać, dolewać i tak dalej, i tak dalej. Robią wszystko, co mogą, żeby tylko od tego problemu uniknąć, żeby go odsuwać od siebie. Znaczy jesteśmy potwornie oszukiwani od początku tak zwanej transformacji. Jesteśmy przedmiotem ogromnego oszustwa tak naprawdę i bezmyślności, ni skrajnej nieodpowiedzialności klasy politycznej, która się boi tego, żeby z tym problemem się zmierzyć. To jest największy problem polskich finansów publicznych. Bo szacuje się, że zobowiązania systemu emerytalnego to jest ponad 3 biliony złotych. Znaczy to jest ten tak zwany dług ukryty. Oficjalny dług doszedł do biliona, prawda? Przekroczył go. Ale jak się policzy wszystkie zobowiązania państwa właśnie dotyczące chociażby systemu emerytalnego, no to jest on szacowany na 3 biliony. Czyli on jest dwukrotnie większy niż nasz mniej więcej niż nasz produkt krajowy brutto roczny, w całości liczony. To są gigantyczne pieniądze. A zatem, proszę Państwa,
No najwyższy czas nie przestać dyskutować o tym, jak ratować, reanimować tego trupa i tego bankruta, którego się nie da uratować, tylko jak przejść do nowego zupełnie systemu, który ma szansę działać. I oczywiście tutaj nasze środowiska wolnościowe od lat też postulują taki kompromisowy, podkreślam bardzo mocno to słowo, kompromisowy projekt emerytury obywatelskiej, bo to też jest rodzaj kompromisu, bo przecież mogą być takie państwa chociażby jak Chiny, w których w zasadzie system emerytalny nie istnieje i z tego powodu przeciętny Chińczyk ma ogromne oszczędności, bo oni mają od zawsze nawyk oszczędzania na czarną godzinę. I Chińczycy mają ogromne oszczędności, a rząd chiński robi co może, żeby tych Chińczyków zmusić, żeby zachęcić, żeby wydawali troszkę więcej, żeby mniej oszczędzali, a troszkę więcej wydawali. Odwrotnie niż u nas, prawda? Przeciętny Polak nie ma żadnych oszczędności praktycznie. Chińczyk odwrotnie. Robi co może, żeby na czarną godzinę odkładać. Więc oczywiście są takie państwa, w których takich systemów w ogóle nie ma. Dlatego mówię o kompromisie przy obieraniu pewnego systemu. No i system emerytury obywatelskiej polega po prostu na tym, że po przekroczeniu pewnego wieku każdy, bez względu na to, co robił, ile zarabiał i tak dalej, dostaje pewną kwotę. Kwotę, powiedzmy sobie szczerze, małą. Dlaczego małą? Na przykład na poziomie płacy minimalnej netto. Dlaczego ona musi być mała? Z dwóch powodów. Pierwszy to jest ten, o który tutaj pan doktor Szewczak zahaczył. Bo faktycznie może być tak, że ktoś tam całe życie nic nie robił i nie pracował, prawda? I ma, w związku z tym byłoby niesprawiedliwe, gdyby dostawał tyle samo, co ten, kto ciężko pracuje. Więc lepiej już dawać na minimalnym poziomie obydwu. A po drugie, ale to jest najważniejsze absolutnie, żeby też zachęcać ludzi do tego, żeby sami sobie na tę emeryturę w przyszłości odkładali. Ale jak słusznie też zauważył pan doktor Szewczak, my zarabiamy za mało, żeby sobie odkładać. Ale tutaj jest pewno ale. Bo jak państwo spojrzą sobie chociażby na płacę minimalną, to my dostajemy, znaczy ten, kto zarabia płacę minimalną, dostaje na rękę 1400 zł z hakiem. Ale tak naprawdę ta płaca to jest ponad 2400. Różnica 1000 zł wynika z tego, że państwo tyle odbiera. Od płacy minimalnej nawet, państwo zabiera 1000 zł, w związku z tym o tyle też ogranicza dochody ludzi najmniej zarabiających. Oczywiście to są różnego rodzaju podatki i też składki na ZUS, na NFZ i tak dalej, i tak dalej. Więc prawda jest taka, że główną przyczyną tego, że Polacy, zwłaszcza najmniej zarabiający, tak mało zarabiają, jest to, że państwo sobie wymyśliło, że nawet do tych najmniej zarabiających, od tych najbiedniejszych będzie pobierać aż tak wielki haracz. Prawda? Jaki jest sens na przykład, proszę państwa, tworzyć program 500+, jak wystarczyłoby zlikwidować ten narzut na płacę minimalną w wysokości 1000 zł? Mielibyśmy w kieszeniach dużo więcej, no ale nie byłoby tego efektu politycznego, że państwo nam coś daje, prawda? Nie byłoby tego kupowania wyborców. Więc proszę państwa, nie zgodzę się z tym, z panem doktorem, że nie mamy z czego odkładać. Mamy, tylko państwo nam zabiera po prostu za dużo. Bo gdybyśmy od pracodawcy dostawali wszystko to, co on ma do nas, ma do przeznaczenia na naszą płacę, czyli to 2400, to wtedy bez żadnych innych zmian mielibyśmy 1000 zł w kieszeni więcej. Dla przedsiębiorcy, dla zatrudniającego nie byłoby żadnej różnicy, żadnej, no bo on by miał dokładnie taki sam koszt pracy, natomiast mielibyśmy 1000 zł więcej w swoich portfelach i byłoby z czego odłożyć. Ja w każdym razie od kiedy się dowiedziałem, jak ten system działa i zacząłem pracować gdzieś tam na czwartym roku studiów, no to odkładam sobie co miesiąc kilkaset złotych, no bo wiem, że na co jak na co, ale na państwo liczyć nie można, więc prawda jest taka, że te kilkaset złotych miesięcznie wystarczy. Zresztą są takie ciekawe wyliczenia w internecie nawet, że gdyby to, co przeznaczamy na ZUS, przeznaczyć na zakup piwa, piwo wypić, a butelki zostawić, i potem w statystycznym czasie życia te butelki sukcesywnie co miesiąc sprzedawać, to mielibyśmy mniej więcej taką samą emeryturę, jaką mamy teraz. Z tego prosty wniosek, że nawet bardziej opłaca się przepijać piwo, przepijać składki ZUS-owskie, niż oddawać te pieniądze ZUS-owi. Takie niestety są fakty. Ale do czego zmierzam już tak pod koniec, bo pewnie w pytaniach jeszcze będzie dużo ciekawych kwestii. Mianowicie, proszę państwa, to nawet nie jest największy problem, jaki my docelowy system emerytalny wybierzemy. Oczywiście trzeba tutaj takiego konsensusu społecznego i trzeba się na to w końcu zdecydować i to konsekwentnie wprowadzać, ale co inne jest najgorsze? Najgorsze jest to, jak przejść z obecnego systemu na system docelowy. Bo nawet jeżeli ustalimy, że wprowadzamy od dzisiaj emeryturę obywatelską,
i każdy, kto przekroczy pewien wiek, takąże kwotę stałą dostaje, no to jest problem z tymi, no to tak naprawdę musielibyśmy obniżyć komuś tam tę emeryturę z tych, którzy teraz zarabiają. Więc pewną grupę trzeba zostawić w tym starym systemie. Na przykład tych, którzy mają mniej 20 i mniej lat do tej emerytury. Po to, żeby dać pozostałym szansę, którzy będą mieć tę emeryturę obywatelską, żeby przynajmniej dać im szansę na to, żeby odłożyli coś ponad to, co dostaną z emerytury obywatelskiej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli dzisiaj na przykład przyjmujemy takie rozwiązanie, że wprowadzamy tę emeryturę obywatelską za 20 lat, tak, i jednocześnie po to, żeby ludzie mogli na nią odkładać sobie ponad tę emeryturę, zdejmujemy te narzuty podatkowo-ZUS-owskie z płac, czyli płaca minimalna wynosi nie 1400, a 2400 zł, prawda, no to tworzy się nam dziura w tym ZUS-ie, którą musimy póki co czymś wyrównać. I to jest rzeczywiście ogromny problem. I to jest rzeczywiście ogromny problem. Dlatego, że trzeba wymyśleć, krótko mówiąc, jak to uzupełnić. Jak to uzupełnić w tak zwanym międzyczasie. I być może no, koncepcje między innymi takie jak pana posła doktora Szewczaka mają rację bytu, że trzeba poszukać różnych instrumentów finansowych, różnych rozwiązań, różnych źródeł finansowania, różnych elementów państwa, które pomogą na ten okres przejściowy przejść. To jest największy problem. Ale jestem przekonany, że jest to możliwe, na przykład w drodze radykalnego obniżenia wydatków państwa na cele zupełnie niepotrzebne. Bo jeżeli my zobaczymy, ile państwo wydaje na jakieś absurdalne swoje wydatki, no to są ogromne pola do popisu. Tutaj jest między innymi z nami pan Cukiernik, który wiele razy opisywał, jakim imperium marnotrawstwa jest Polska i jakie są ogromne pola do oszczędności, czy to jeśli chodzi o na przykład zupełnie niepotrzebne wydatki na powiaty, które są zupełnie niepotrzebne do niczego, czy na przykład zupełnie niepotrzebne wydatki na urzędy pracy, które są zupełnie do niczego niepotrzebne. Urzędy pracy nie dają pracy nikomu z wyjątkiem tych, którzy tam pracują. Czy trzynastki urzędników i tak dalej, i tak dalej. Więc jest naprawdę ogromne pole do tego, aby zaoszczędzić mnóstwo wydatków państwa, no ale tutaj trzeba odważnych cięć. Problem polega na tym, że my raczej te wydatki coraz bardziej są rozbuchane z roku na rok przez te nowe systemy kupowania sobie wyborców, a nie zmniejszają się. I dlatego potrzeba naprawdę odważnej klasy politycznej, żeby potrafiła Polakom powiedzieć, koniec, to się nie utrzyma. Po drugie, taki i taki system przyjmujemy na przyszłość i do niego dążymy. Po trzecie, oszczędzamy po to, aby przezwyciężyć ten największy problem, czyli okres przejściowy z jednego systemu do drugiego. I na tym w tej chwili zakończę. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawą wypowiedź. Chciałabym teraz prosić o zabranie głosu praktyka lokalnego przedsiębiorcy, pana Zbigniewa Jarząbka, nie tylko prezesa Akademii Patriotów. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w miejscowości, w której mieszkam, na obrzeżach mieszkał człowiek. Pracował sam. Z żoną wychowali 11 dzieci. Wszyscy wyszli na ludzi i ten człowiek nas jako dzieci bardzo intrygował. Raz, że tam było się gdzie bawić i w piłkę grać, bo tam zawsze się drużyna zebrała. A druga sprawa to on był w obozie koncentracyjnym i przywiózł stamtąd dwie pamiątki, że tak powiem w cudzysłowie. Jedna to numer na ręce, ewidencyjny, takie coś pośrednie pomiędzy PESEL-em a NIP-em dzisiaj. I proszę Państwa, a druga to załamana czaszka. Nie widział też dobrze na jedno oko. I my jako dzieci to podbiegaliśmy do niego, bo tą załamaną czaszkę było widać z daleka i to nas bardzo intrygowało i zadawaliśmy pytanie, jak to dzieci. I któregoś dnia zadałem mu takie pytanie: panie Michale, jak ten Niemiec pana pobił, niech pan opowie. A on spojrzał na mnie taki zdziwiony i mówi, wiesz co, mnie pobił współwięzień. To on pałką załamał mi czaszkę, bo on w hierarchii obozu koncentracyjnego stał troszeczkę wyżej. Za dodatkową miskę zupy
za papierosy, za to, że nie musiał tak ciężko pracować, za to tylko, że mógł po prostu przeżyć. Mówi, ale nie mam do niego pretensji. Wiesz co, to był taki system, potworny, zbrodniczy system, który powodował, że ludzie tak się zachowywali. Ktoś zapyta, co to ma w ogóle wspólnego z ZUS-em, co ja tu dzisiaj opowiadam. Ale proszę Państwa, to był system na czas wojny. Zbrodniczy system, który powodował fizyczną eksterminację ludzi, mordowanie i zabijanie. W XIX wieku pewien bardzo pomysłowy Niemiec, kanclerz, żelazny kanclerz Bismarck, wprowadził system na czas pokoju. To nie jest system już mordowania i zabijania, to jest system totalnego grabienia i okradania ludzi. Założenia systemu Bismarcka były takie. Ubezpieczenia, ale emeryturę otrzymujesz po 70 roku życia. Do tego potrzeba ci 30 lat składek. W tamtych czasach ludzie żyli, średnia życia była poniżej 50 roku życia, a do emerytury dożywało około 3% ludzi. Proszę Państwa, on doskonale wiedział, że ściągnie pieniądze od swoich ludzi. Robił to celowo, wygrał kilka wojen i Niemcy stały się potęgą. On te pieniądze przynajmniej jakoś spożytkował. Proszę Państwa, to się spodobało innym rządom, bo jak dzisiaj patrzę na system emerytalny w Europie, to on mniej więcej wygląda tak jak w Polsce. Albo zbankrutował, albo bankrutuje, albo dokładają, albo kombinują w najróżniejsze sposoby. Trudno nieraz dociekać w ogóle jak, bo tam żaden księgowy się w tym już w ogóle nie łapie. I teraz, Szanowni Państwo, jakie z tego wyjście? Po pierwsze, zniesienie przymusowego ubezpieczenia. Dopóki będzie trwał przymus ubezpieczeń, proszę Państwa, to ta sytuacja będzie istnieć i będzie się bardzo dobrze miała. Co w zamian za to? Na pewno część ludzi będzie chciała się ubezpieczyć w najróżniejszych firmach, w prywatnych. Tu istnieje niebezpieczeństwo, proszę Państwa, że znowu, tak jak w jakimś, że tak powiem, serialu, który się powtarza, te firmy będą chciały znowu nas oszukać i okraść. Ale tutaj trzeba by zastosować zasadę taką, jak zastosowano w Stanach Zjednoczonych do Bernarda Madoffa, który stworzył piramidę finansową identyczną jak nasz ZUS. Ten pan za stworzenie takiej piramidy dostał 150 lat do odsiadki z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu połowy wyroku. Państwo powinno w tym momencie stanąć na straży tego, żeby ten obywatel, który złoży swoje pieniądze w firmach, w których się będzie chciał ubezpieczać, żeby go znowu nie okradziono. Proszę Państwa, następnym takim wyjściem z tej sytuacji jest propozycja, o której z pewnością pan profesor tu za chwilę będzie chciał powiedzieć, bo to jest chyba pana profesora też projekt, to jest likwidacja ZUS-u i zastąpienie go urzędami skarbowymi. Po prostu urzędy skarbowe pobierałyby określony podatek, a potem otrzymywalibyśmy wszyscy równą, niestety wszyscy równą, jakąś taką rentę socjalną czy emeryturę socjalną. Co byśmy przez to zyskali? Otóż to, co powiedzieli moi przedmówcy, po pierwsze to 50 tysięcy, bo bodajże tyle osób pracuje mniej więcej w ZUS-ach, na które też musimy pracować i to oni przejadają bardzo dużą część tych naszych składek. Urząd Skarbowy zrobiłby to równie dobrze. Co
Co jest w tym niewłaściwego? No, proszę Państwa, to co tutaj mówili moi przedmówcy, tamten system, gdzie my odkładaliśmy różne kwoty, bo ktoś zarabiał więcej, ktoś zarabiał mniej, dzisiaj spotkałby się z taką rentą socjalną, on jest nie do przyjęcia. Tym, którym obiecaliśmy wypłacić emerytury, należałoby je wypłacić. Należałoby je wypłacić chociażby z tego, że państwo posiada jeszcze jakieś własności, które należałoby sprzedać i na ten fundusz, na tym funduszu gromadzić. Proszę Państwa, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Jako przedsiębiorca uważam, że wyjście z tej sytuacji jest jeszcze jedno. To jest wyjście, w którym państwo pozwoliłoby nam się bogacić. Bo ludzie bogaci nie będą wyciągali ręki do państwa i zabezpieczą sobie tą przyszłość po prostu sami. Szanowni Państwo, kilka razy w tygodniu jadę obok strefy gospodarczej, specjalnej strefy gospodarczej w Środzie Śląskiej. Wysokie płoty, ochroniarze, proszę Państwa, kamery. Wydawałoby się, że to taki obóz jakiś tam. Ale młodzi, którzy tam pracują, to często nazywają to praca w obozie, praca w kołchozie, getto. Proszę Państwa, to tak nie jest. To my, mali polscy przedsiębiorcy, mali, średni, którzy generujemy około 3/4 dochodu narodowego, proszę Państwa, jesteśmy na zewnątrz, wydawałoby się, ale w getcie. Proszę Państwa, to my chcielibyśmy mieć takie warunki, jak oni mają tam za tymi płotami. Dla większości z nas jest to nieosiągalne, żeby znaleźć się w tej strefie. I proszę Państwa, spotykam wielu swoich znajomych, którzy mówią coś takiego. Dlaczego oni nie płacą takich podatków jak my? Dlaczego oni mają zwolnienia? Ale proszę Państwa, to jest postawa człowieka jak z tego kawału, gdzie Polak, który miał życzenia mieć spełnione od złotej rybki i złota rybka mówi, twój sąsiad ma 10 krów, co byś ty chciał? A on odpowiada, żeby mu pozdychały. Proszę Państwa, my musimy powiedzieć, że to my chcemy mieć takie prawa, jak mają ci, którzy są w tych specjalnych strefach. Proszę Państwa, twierdzę, że nasze państwo posiada ogromny potencjał do tego, żeby się stać państwem bogatym. My nie jesteśmy jeszcze zdemoralizowani, my jesteśmy świetnymi pracownikami na Zachodzie. Niestety na pytanie, jakie się zadaje dzisiaj młodym ludziom do 35 roku życia, co będziesz robił albo co chcesz robić, to połowa z nich odpowiada, chciałbym wyjechać na Zachód. Ludzie nie widzą sensu pozostawania w kraju i walczenia w tym systemie. I mam tu taką prośbę do pana profesora Szewczaka. Panie profesorze, proszę powiedzieć swoim kolegom klubowym, żeby dopuścili nas wreszcie, nas, polskich przedsiębiorców, na tą aryjską część gospodarczą Polski. My sobie damy radę. Proszę Państwa, przed stanem wojennym za czasów Solidarności, że tak powiem, funkcjonowało takie hasło, ktoś wymyślił, na bosaka, ale w ostrogach. Proszę Państwa, ile można iść na bosaka w ostrogach? Idziemy i dokąd zaszliśmy? Proszę Państwa, nasza propozycja małych przedsiębiorców, tych, którzy jeszcze w tej Polsce chcą pracować, walczyć i z tą Polską wiążą przyszłość, jest taka. W ostrogach, ale w porządnych butach, ze skóry, naturalnej skóry, zrobionych w Polsce. Dziękuję bardzo.
Podłączam się pod te życzenia. Skórę na butę w Polsce mieliśmy zawsze najlepszą. Przekazuję głos panu profesorowi Robertowi Gwiazdowskiemu, który mam nadzieję, że odniesie się do słów naszych przedmówców. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak przyszliście tutaj tak gremialnie zaniepokojeni o ZUS, to chcę Was uspokoić. ZUS ma się świetnie. ZUS zatrudnia 45 tysięcy ludzi. Płaci im pensje i składki na ZUS za nich odprowadza. W sumie 2 miliardy 700 milionów rocznie. Ma najlepszy na świecie system komputerowy. Ja bardzo przepraszam. W 2005 roku ten system komputerowy dostał nagrodę za najlepszy system komputerowy na świecie. Oczywiście chodzi o administrację cywilną, tak? Nie porównujemy tego do komputerów Pentagonu, ale administracja cywilna. To jest system, który, proszę Państwa, potrafi policzyć coś, czego nie ma. On policzył Wam kapitał początkowy. Siedział i liczył. Kapitał, którego nie było, nie ma i nie będzie, tak? Ale coś tam dostajecie z tego ZUS-u informację, jaki Wy macie kapitał początkowy. Nie ma tam żadnego kapitału. Śmieję się, że byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS-u przez półtora roku. Wiem, co tam jest. Tam nic nie ma, tak? Co do tego majątku, Jasiu mówił, że majątek, to wynajęte jest w większości przypadków, tak. A ten gmach ZUS-u, co to ZUS go pobudował, dla potrzeb tego komputerowego systemu informatycznego, bo to gdzieś muszą stać te komputery, to nikt tego nie kupi, tak. Tam wiatr hula po korytarzach, tam więcej korytarzy niż pokoi. To się nie nadaje do sprywatyzowania, tak? Przynajmniej nie za takie pieniądze, za jakie to wybudowano. Ten system komputerowy, jego utrzymanie kosztuje 800 milionów rocznie. W sumie ZUS co roku wydaje 4,5 miliarda złotych. Więc nie ma problemu, tak? ZUS funkcjonuje, będzie funkcjonował. Problem jest z FUS-em, proszę Państwa. No bo to jedna literka różnicy, no ale to czyni różnicę, bo FUS to jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty. No i no ZUS to robi fizycznie z tego funduszu. I proszę Państwa, ZUS wypłaca z tego FUS-u 200 miliardów rocznie, około, no, zaokrąglam, 200 miliardów rocznie. A proszę Państwa, jaki jest budżet, znaczy jaki jest budżet wyższy, a jakie są wpływy podatkowe do budżetu, jakie są przychody budżetu? 300 miliardów. To znaczy, że na te emerytury i renty my wydajemy 2/3 tego, co wpłynie. No tak, budżetu państwa. Tak jest. Budżetu państwa. No bo, nie no, w ZUS-ie to wydajemy więcej. Dlatego, że do ZUS-u, znaczy do FUS-u składek wpływa 130 miliardów, a wydaje 200 miliardów. 70 musi wziąć. Bierze je z dotacji z budżetu. To znaczy, my płacimy składki i płacimy podatki. Składek nie starcza na emerytury, to budżet musi z podatków trochę dopłacić. I wtedy się to jakoś bilansuje. No ale
to jest w dalszym ciągu 2/3 budżetu państwa. To się nie może udać w dłuższej perspektywie czasu, zważywszy na to, że dziura będzie coraz większa. No bo coraz więcej osób będzie pobierało emerytury, a coraz mniej osób będzie pracowało na te emerytury. Bo my nie pracujemy na własne emerytury. My pracujemy na emerytury rodziców i dziadków. W nadziei, że na nasze emerytury będą pracowały nasze dzieci i wnuki. Warunek podstawowy jest taki, że musimy je zrobić. No, my to jeszcze jakoś daliśmy radę. W stanie wojennym była godzina policyjna, nie można było z domu wychodzić. Tak. W telewizji był tylko Urban. Światło wyłączali. Nie mieliśmy co zrobić, robiliśmy dzieci. No ale one nie poszły w nasze ślady. Tak? I statystycznie teraz Polka rodzi 1,3 dziecka. Czyli 100 pań rodzi 130 dzieci, co oznacza, że z tego to 65 to są dziewczynki. No to jak one utrzymają poziom dzietności swoich mam, to urodzą 80 dzieci, to z tego 40 będzie dziewczynek, to one urodzą 60 dzieci, to 30 będzie dziewczynek. Dzisiaj, proszę Państwa, w Polsce jest 7,5 miliona rencistów i emerytów. Łącznie z ZUS-u i z KRUS-u. 7,5 miliona. A pracuje 16 milionów. To znaczy, że dwie osoby pracują na jednego emeryta i rencistę. Za 25 lat będzie odwrotnie. Znaczy nie będzie odwrotnie, bo to się rozwali po drodze. Tak? Byłoby, gdyby się nie rozwaliło, ale się nie może nie rozwalić, więc się rozwali. Jaki jest pomysł? Co trzeba zrobić? Mamy teraz u władzy katolicki rząd, więc ja Pismem Świętym pojadę. Tak? Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. W związku powyższym trzeba powiedzieć rządzącym i rządzonym prawdę o tym systemie. Właśnie powiedziałem. I jeżeli już tę prawdę poznamy, ona nam dotrze na taki sposób, to musimy się zastanowić, co z tym fantem zrobić. I rzeczywiście w 2003 roku w Centrum Adama Smitha powstał projekt Emerytury Obywatelskiej. No bo wyszliśmy z następującego założenia. W demokratycznym państwie nie da się nie płacić emerytur emerytom, którzy przez całe swoje życie byli oszukiwani i płacili podatek celowy, nazywany dla zmyłki składką na ubezpieczenie emerytalne. No a mamy ich 7,5 miliona. 200 miliardów corocznie trzeba na nich wydać. Więc im emerytury trzeba płacić. Ale całej reszcie trzeba powiedzieć, że owszem, coś tam dostaną. Tylko mało. A my, proszę Państwa, od 27 lat, no nie my, politycy, prześcigają się, który da ludziom większe emerytury. A skąd on weźmie? No, można, proszę Państwa, opodatkować bogaczy. No, bogaczy w Polsce jest 2,5%. Jakbyśmy ich, proszę Państwa, wywłaszczyli. Ja tam nie mówię 50%, 75%. Jakbyśmy zabrali do cna złodziejom wszystko. W skarpetkę je puścili. No to ZUS-owi starczy, proszę Państwa, na połowę tego, co on płaci w jednym terminie płatności. A w ZUS-ie są 4 terminy płatności w miesiącu każdym. Więc nie tędy droga. Bo nasze przyszłe emerytury będą zależały od tego, jaki będzie dochód narodowy wtedy, kiedy będziemy na emeryturach. A nasz dochód narodowy będzie zależał od tego, ilu nas będzie tu w dorzeczu Wisły i Odry pracowało, z jaką efektywnością. To znaczy, musimy się skoncentrować na systemie demograficznym,
po drugie, na emigracji, znaczy na imigracji w tym wypadku, bo żebyśmy nie wiem co robili, proszę Państwa. Wyobraźcie sobie, że rządowi udaje się jakimś cudem wygnać z Polski wszystkie Ukrainki i Ukraińców. Jednego dnia. I co się dzieje następnego dnia? I Polska staje. Tak? Nie pociągniemy bez imigrantów, bo oczywiście my możemy zwiększyć dzietność, ale jak my zwiększymy tą dzietność w najbliższych latach z 1,3 na ile? Na 1,4, na 1,5, na 1,6? Prosta zastępowalność pokoleń jest 2,1. Więc dalej będzie brakowało, tylko trochę mniej. Troszeczkę mniej, ale w dalszym ciągu bardzo dużo. Więc demografia to jedno, migracja rozsądna to drugie, Ukraina, Białoruś, Wietnamczycy się świetnie w Polsce asymilują, tak? Nie są obcy kulturowo specjalnie nawet. I ciężko pracują. I nie wystają pod urzędem pracy po zasiłek, tak? Tylko pracują. No i drugi istotny element polityki demograficznej to jest polityka podatkowa. No bo dlaczego rodzi się tak mało dzieci? No to pan Jacek opowiadał, tak? Średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi 4000 zł brutto. Ja wiem, że nikt tyle nie zarabia, bo średnio to z psem, jak idziemy na spacer, mają po 3 nogi. Ale GUS podaje takie dane, 4000 brutto. Tylko że, żeby to było 4000 brutto, to pracodawca musi zapłacić 4830 zł. A pracownik dostanie z tego 2850. Bo pracodawca musi zapłacić swoją część składki za ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a pracownikowi z tego 4000 brutto potrącimy składkę na ZUS, znaczy na jego emeryturę, na NFZ i zaliczkę na PIT. Zostaje 2850. I on, proszę Państwa, idzie zrobić zakupy, więc płaci VAT. No, część towarów jest zwolniona, część jest na 5, część jest na 8, część na 23%. On średnio płaci 16% VAT-u. To znaczy, jak on by kupił towary, 2450 netto plus VAT 16%. To znaczy, że on tak naprawdę, jego siła efektywna, siła nabywcza wynosi 2450, chociaż pracodawca zapłacił za jego robotę 4830. Ale to nie, proszę Państwa, nie koniec, bo w cenie netto 2450 jeszcze są te narzuty na pracę pracodawcy, bo przecież on jak kalkuluje cenę swoich kartofli, to on musi brać pod uwagę koszty ich wytworzenia. A koszty ich wytworzenia to są różnego rodzaju podatki, składki, między innymi akcyza na benzynę, którą musi zapłacić. Więc tak naprawdę to z 4830 płaconych przez pracodawcę pracownikowi zostaje po wyeliminowaniu państwa 2000. I panie Jacku, to jest wyzysk. Sam ZUS to nie jest żaden wyzysk. To jest dopiero skala wyzysku. Tak? Przypomnę, że chłop pańszczyźniany płacił 10%. Bo to 10% wtedy była, tak? Ale oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach nie powie dzisiaj emerytom, wiecie co, Holandia, taki piękny kraj, tam mają eutanazję, jedźcie sobie, tak? My musimy skoncentrować się na tworzeniu takich warunków, o których tutaj mówił pan prezes, żeby ci przedsiębiorcy mogli wytwarzać jak najwięcej, jak największej wartości. Tak? Ja już mówił o pensjach. No bo rzeczywiście padają takie pytania. Czym się różni efektywność pracy pani na kasie w hipermarkecie w Berlinie czy w Monachium, a pani na kasie w Warszawie. No a tamta w Monachium zarabia 4 razy więcej albo 5. No proszę Państwa, ale tam do tego sklepu przychodzą ci, którzy pracują w fabryce Mercedesa, BMW, Boscha, Siemensa. Więc tak naprawdę
żebyśmy my mogli ich gonić w jakikolwiek sposób, mieć wyższe pensje, to my musimy stworzyć warunki do tego, żebyśmy mogli ich gonić. My jesteśmy pomysłowi, innowacyjni, tylko nam ciągle rzucają kłody pod nogi. Słynne powiedzenie, dajcie ludziom wędkę, a nie rybę. Tak? Tak, jestem za. Tylko jak dają wędkę, to niech nie zapomną czasami o karcie rybackiej, tak? Czyli licencji na łowienie ryb, bo zdaje się, że o tym zapomniano, tak? Macie wędkę, ale łowić to wy nie będziecie, dopóki nie dostaniecie pozwolenia od państwa. I to jest problem naszego systemu. W 2009 roku na forum ekonomicznym w Katowicach był jeden z paneli. Na tym panelu występował ówczesny prezes banku WBK, Mateusz Morawiecki, i prezes City Handlowego, pan Sikora. I dyskutowali o tym, że rząd musi uważać, płynność poprawiać, bo to banki nie będą akcji kredytowych uruchamiać. A jeden z przedsiębiorców, bo to był jeden z pierwszych kongresów, jeszcze nieopatrznie dali mikrofon publiczności, a nie tylko samym panelistom. Jeden z przedsiębiorców mówi tak, akcję kredytową ograniczycie? To co, nie będziecie kredytu dawali, tak? No, a to dajecie? 70% polskich przedsiębiorców z sektora MSP, który to sektor wytwarza 70% polskiego PKB, który zatrudnia 70% legalnie pracujących Polaków i oczywiście 100% nielegalnie pracujących, bo oni nie pracują w dużych spółkach, ci nielegalnie, nie ma ekspozycji kredytowej, żadnej, dlatego że banki wolą pożyczać rządowi niż przedsiębiorcom. I ten system jest problemem. A ten przedsiębiorca mówi do tych prezesów banków i siedzącego tam jednego z ministrów, my się nie boimy niemieckiej konkurencji, niech oni to przyjadą. Popadają jak muchy, tak. Oni sobie przez pół roku regionu nie załatwią. Więc my, proszę państwa, mamy potencjał niebywały. Ale łódka z napisem Germania, tak, płynie przed nami. Daleko przed nami, ją widzimy, tak? I my płyniemy drugą łódką. Żegluje ktoś? No to jak ktoś żegluje, to wie, że jak sternik drugiej łódki chce dogonić tą pierwszą, to on nie może się tak samo ustawiać do wiatru. On musi, mówiąc w języku żeglarskim, odejść. Inaczej postawić żagle, bo inaczej nie dogoni tej łódki płynącej z przodu. Więc my nie możemy robić wszystkich głupot, które robią Niemcy ze swoją gospodarką, bo inaczej nie dogonimy tamtych, zwłaszcza, że oni mają większą powierzchnię żagla, póki co. My musimy wykorzystać nasz potencjał, potencjał naszej przedsiębiorczości i wtedy jest szansa, że te emerytury w przyszłości będą ciut większe, nawet te minimalne. A jeszcze raz powtórzę, o wysokości tych emerytur będziemy decydowali przy urnie wyborczej. Bo przy urnie wyborczej następują decyzje o tym, jak podzielimy przyszłe PKB między tych, którzy już nie pracują, a tych, którzy jeszcze pracują. Ja jestem optymistą. Jedno z dwóch praw Murphy'ego mówi, że ludzie postępują rozsądnie dopiero wówczas, gdy wszystkie inne możliwości zawiodą. My jesteśmy już bardzo blisko tego momentu, kiedy już nie będzie naprawdę alternatywy i żadne OFE, żadne KIZE, ISIE nic nie pomogą. Trzeba będzie zrobić prosty system, dać ludziom tyle, żeby nie umarli z głodu na ulicy, bo taki był pomysł Bismarcka. Ja przypomnę, że wtedy wszyscy płacili składki, nikt prawie nie dostawał emerytury, ale te składki to było parę procent. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Teraz jest czas dla państwa, czas, w którym chcielibyśmy poprosić o zadanie pytań dla naszych prelegentów. Piotr Brzecioniarz, jestem profesorem Politechniki Wrocławskiej. Z przyjemnością słucham panów i chciałem się odnieść do tego, co mówił pan doktor Szewczak przede wszystkim. Pan mówi bardzo mądrze i bardzo zachowawczo. Mi się to bardzo podoba, dlatego że, proszę państwa, nie da rady zrobić rewolucji, bo myśmy rewolucję już robili w 89 roku. W związku z tym wystarczy tych eksperymentów. Obojętnie, co będzie po ZUS-ie, czy to będzie ZUS bis, ZUS plus, czy będzie całkowicie nowa ekipa, to my ciągle będziemy to w ten sam sposób organizowali. W związku z tym bardziej bym się przychylał do tego bardziej radykalnego pomysłu pana profesora Gwiazdowskiego, że uprośćmy w ogóle system w Polsce. I w zasadzie, jeżeli tutaj mówimy już do panów, jako do posłów, to jest taki apel z mojej strony. Uprośćmy to wszystko. W ten sposób zaoszczędzimy z tych 2 miliardy 700, możemy zaoszczędzić 2 miliardy. Przecież w dobie komputeryzacji nie jest to żaden problem. Komputery są w stanie, dobrze zaprogramowane, są w stanie wszystko policzyć. Tych ludzi naprawdę można zastąpić. I ci ludzie mogą pojawić się w pracy tam, gdzie oni powinni być, czyli przy produkcji usług, bądź przy produkcji towarów. Wszystko jedno, co będą produkowali. To jest raptem 45 tysięcy ludzi. Oni znikną na rynku pracy, przecież ich nie będzie widać. Ja wiem, że panie, które pracują w ZUS-ie, nie będą chciały pójść, ale pójdą. Pójdą do takich prac, że zarobią tam więcej. I to jest jeden, jak gdyby, pomysł, który chciałem tutaj podrzucić. Druga sprawa jest związana z czymś, o czym państwo nie mówili. Mianowicie pojawia się rewolucja 4.0. I teraz co się wydarzy w związku z tym? Przez 10 lat, 15 lat, no, będziemy budowali roboty, robotyzowali wszystko. I teraz przecież łatwo sobie wyobrazić, co będzie, jeżeli ja pracuję tylko ja jeden, a jeżeli ja stworzę, ja zbudowałem parę robotów, jeżeli ja stworzę następnego robota obok mnie, który będzie robił to samo, co ja, to przecież moja wydajność, powiedzmy, że ja stworzę 5 takich ludzi jak ja, to moja wydajność wzrośnie 5-krotnie. W związku z tym trzeba się zastanowić, w jaki sposób zapełnić kasę ZUS-u, tego nowego, poprawionego, żeby po prostu były te pieniądze dla wszystkich. Bo jak funkcjonują w tej chwili systemy na świecie? Najlepiej jest w państwach, które mają wysokie podatki, gdzie po prostu dba się o to społeczeństwo. No przecież wszyscy mamy znajomych w Norwegii i wiadomo, ile mają pieniędzy odłożonych i tak dalej. Jak to się rządzi, to różnie bywa, w każdym państwie inaczej. W Niemczech też mają co roku 200 miliardów nadwyżki, w związku z tym odkładają je sobie i mogą swoich emerytów, prawda, po te 1000 euro dopłacić do wczasów na Majorce. I my możemy wejść w tą stronę i ja wierzę, proszę państwa, że my wejdziemy. To się, tu się kieruje do młodych ludzi, którzy są na sali, to wy to zrobicie. Wy wprowadzicie w Polskę do pierwszej 20 państw świata. Dlatego, że nasze pokolenie zrobiło to, co mogło. My jesteśmy w tej chwili na 24 miejscu i tu odnoszę się do tego, co powiedział pan profesor Gwiazdowski. Ja całkowicie popieram. To jest jedyne wyjście, żeby nastąpił re-engineering w tym zakresie, po prostu postawić na totalny postęp i nam to wyjdzie. Popatrzmy, proszę państwa, na naszych skoczków. Niedawno skoczkowie byli na miejscu 6 na świecie. Przyszedł ci sami zawodnicy, przyszedł nowy trener i nagle mamy skoczków na pierwszym miejscu w świecie. Co się stało z piłkarzami? Ci sami piłkarze, przyszedł tylko inny trener, ciągle powtarzam, inny trener i nagle polska drużyna z 60 miejsca ląduje na 12 miejscu na świecie. W związku z tym to samo jest i w gospodarce. Mamy fantastycznych ludzi w Polsce. Inteligencja Polaków jest powyżej przeciętnej, to państwo wiedzą, to badania pokazują na świecie. W związku z tym wykorzystanie tych sił napełni nam kasę ZUS-u i później nie będą to bardzo biedne emerytury i renty. Ja myślę, że składając na początek ten program pana doktora
Janusza Szewczaka i później pomysł pana profesora Gwiazdowskiego pod kierunkiem oczywiście polityka pana Jacka Wilka, my chyba to osiągniemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym teraz bardzo prosiła tylko jedną rzecz, proszę państwa, żeby tu padały pytania do prelegentów, dobrze? Bardzo proszę. Ja właśnie z pytaniem. Mianowicie należę do tej grupy niepatriotycznych ludzi, którzy już 8 lat biorą bezprawnie emeryturę, a już trzeba było to skończyć parę lat temu. I mam takie pytanie. Pracuję już ponad 50 lat, cały czas odkładałem na tą emeryturę. Co się naprawdę stało z moimi pieniędzmi? Bo nie padła tutaj odpowiedź, czy to na Hutę Katowice poszły, czy to ZUS swoimi kosztami ją zniszczył. Ja bym prosił o takie przybliżenie mi tej informacji. Mówiłem parę razy, z pana składek są na emerytury pana rodziców i dziadków. No tutaj... Działa? Działa. No tutaj właśnie, proszę państwa, my musimy robić wszystko, żeby ludziom uświadomić tę podstawową rzecz. My niczego w ZUS-ie nie odkładamy. Tam nie ma żadnych oszczędności. Tam nie ma żadnych zasobów. Tam oczywiście można na papierze, proszę państwa, to, że system sobie zapisuje, ten doskonały komputerowy system ZUS-owski sobie tam wylicza ten nasz kapitał początkowy, nasze emerytury, no to pięknie, no ale proszę państwa, ja mogę państwu na tej kartce stworzyć taki system. No mogę, ile państwo chcą, mogę zapisać państwu i tyle emerytury, ile państwo sobie tam wyobrażą, nie ma problemu. Papier zniesie wszystko. Problem polega na tym, że system ma tyle pieniędzy, ile ma, to znaczy ile co miesiąc się zrzucą na niego aktualnie pracujący i tyle. Nie ma żadnych oszczędności, nie ma żadnych lokowania, nie ma żadnego inwestowania, nic takiego w ZUS-ie nie istnieje, proszę państwa. To jest tylko system, który dystrybuje od tych, którzy pracują i się zrzucają, czyli pracują legalnie, do tych, którzy są na emeryturze i tyle. Więc jak tego nie uświadomimy Polakom, to będą żyli w nieświadomości, że coś tam odkładali przez całe życie. Nic nie odkładali. Wszystko wydawali na bieżąco, oczywiście nie sami z siebie i z własnej woli, tylko za pośrednictwem państwa. Natomiast ja tutaj jeszcze chciałem tak odnieść się króciutko do tego, co pan profesor Wrzecioniarz powiedział w wątku sportowego. Na ile się znam na sporcie, to wydaje mi się, że cała sztuka polega na tym, żeby wycisnąć z zawodnika jego możliwości. Znaczy stworzyć mu takie warunki, żeby rzeczywiście osiągać najlepsze wyniki. I tu się zgodzę. Polska gospodarka potrzebuje takiego trenera, który umożliwi jej po prostu wyciśnięcie jak największej z niej możliwości. A to się sprowadza przede wszystkim do tego, żeby polskiej gospodarce nie przeszkadzać. Bo przedsiębiorcy sobie poradzą świetnie, tylko nie trzeba im rzucać kłód pod nogi. I jeszcze jedno, boję się panie profesorze, że na zmiany ewolucyjne w ZUS-ie już jest za późno po prostu. Bo to już nie ten moment. Próbowano to zrobić przy okazji systemu OFE na przykład. Generalnie kierunek był słuszny, bo to było przejście z systemu, w którym wypłacamy na bieżąco to, co wpłacamy, do systemu, w którym coś tam rzeczywiście odkładamy, w coś tam inwestujemy. Ten system miał całą oczywiście masę wad, ale mimo wszystko to była ta różnica fundamentalna, że coś tam w tym OFE było, bo jakby nie było, to Rostowski by tego nie skasował, bo nie miałby czego kasować. Coś tam jednak realnie było. No ale od tego odeszliśmy, teraz już jest za późno na zmianę. Tak? Więc to była ta różnica. Krótko mówiąc, na zmiany ewolucyjne za późno, bo to się musi rozlecieć z tych powodów, o których mówiłem, tych trzech absurdów, które wcześniej wymieniłem. Dziękuję. Ja jednak muszę słówko. To, co było w OFE, to teraz skasuje PiS. Dlatego, że to, co skasował Rostowski, to on tylko dług przeksięgował. Ja od samego początku mówiłem, że trzeba było nie tworzyć OFE w ogóle, że to jest jeden wielki przewał, to prawda, i że trzeba było, jak już się utworzyliśmy, je zlikwidować dużo wcześniej, ale żebyśmy mieli pewną świadomość. 70% w pewnym momencie, a potem jak to zmniejszono, to około 50%, z tego, co trafiało z ZUS-u do OFE, szło na obligacje Skarbu Państwa. Czyli mechanizm był następujący. Myśmy płacili składkę do ZUS,
ZUS przekazywał do OFE, OFE przekazywały do Skarbu Państwa, Skarb Państwa przekazywał do ZUS. I to się nazywało, że my inwestujemy w nasze emerytury. No to był klasyczny absurd i ten absurd na szczęście zlikwidowano. Teraz dokończą i już. A może mikrofon w takim razie najpierw. Przepraszam bardzo, Eugeniusz Kudaś, emeryt. W związku z tym mam takie pytanie odnośnie OFE. De facto to przeksięgowanie tych pieniędzy nas nie powinno interesować. Po prostu część obywateli została okradziona z tych pieniędzy. I mam pytanie, korzystając z obecności posłów naszych, przedstawicieli w Sejmie, na jakim etapie jest rozliczenie tych poprzedniej ekipy, między innymi i w tym punkcie? Kiedy oni za to odpowiedzą, tak jak za wiele różnych innych zdefraudowanych rzeczy? I my czekamy na takie rozliczenie, ponieważ za 3 lata, czy niecałe już 3, znowu będą wybory i damy komuś mandat, komu zaufamy. A to będzie jednym z warunków, jaki my stawiamy, że tam padło coś i wielkie dziury powstały. I my wiemy, że trudniej jest teraz rządzić, aniżeli przedtem się rządziło, bo wtedy te pieniążki szły tam, gdzie szły. Dowiadujemy się co trochę o nowych rzeczach, jak ktoś to śledzi, to wie. A między innymi konkretnie, ponieważ mówimy o ZUS-ach, o systemach bankowych, to pytanie jest konkretnie, to chyba do pana profesora Gwiazdowskiego. Czy coś na ten temat jest wiadomo, kiedy poprzedni minister finansów, który sobie bez zgody narodu i właścicieli pewnej puli pieniędzy przeksięgował to sobie? Dziękuję. Proszę państwa, on przeksięgował dług. Ten dług był zaksięgowany jako dług Skarbu Państwa do OFE. A Skarb Państwa, żeby móc spłacić długi OFE, to musiałby wziąć od nas pieniądze w postaci podatków. Musiałby nam wziąć i zapłacić OFE. A zrobił tak, że to, co było po stronie OFE, przeksięgował na swoją stronę. W związku powyższym my mamy dług w stosunku do Skarbu Państwa, a nie mamy go w stosunku do OFE. Tak, oczywiście, ale proszę Państwa, no to nie jest pierwszy przypadek. ZUS w 2002 roku zaczął zaciągać kredyt, proszę Państwa, na emeryturę, żeby mu starczyło. Dzięki temu, bo ZUS nie jest w budżecie, ZUS jest z boku. Więc dzięki temu, że ZUS wziął kredyt, to minister Balcerowicz wówczas nie musiał dać większej dotacji ZUS-owi. I dzięki temu miał lepszy wynik w budżecie, mniejszy deficyt miał, tak? Minister Rostowski był jeszcze bardziej kreatywny, bo on od pewnego momentu zaczął ZUS-owi pieniądze pożyczać. Bo jak wiemy, jak pożyczamy, to jest nasze aktywo. W związku powyższym budżet prześliznął się nad progami, no bo pożyczał. Ale dzisiejszy minister finansów robi to samo. W związku powyższym korzysta z dobrych wzorców. Problem polega na tym, że tego typu twórcza księgowość wiedzie nas na tą górę, no, na tą górę lodową, o której tutaj pan poseł mówił, niestety, tak. Ja chciałem odpowiedzieć jeszcze na pana pytanie. Ja podobnie jak pan jestem wielkim, gorącym zwolennikiem szybkiego wdrożenia programu Cela Plus. Ale właśnie między innymi z tego powodu, że zbyt natarczywie się domagamy tego skutecznego i szybkiego wdrożenia tego programu, jakby można powiedzieć, nie załapałem się na żaden stołek.
Ja oczywiście nie mogę odpowiadać za całe Prawo i Sprawiedliwość i brać jakby odpowiedzialność też. Ja nie chciałbym, żeby Państwo rozumieli, że ja jestem jakimś szczególnym obrońcą ZUS-u. Ja podzielam zdanie pana profesora. Robert ma, Gwiazdowski, to do siebie, że on pięknie czaruje, on pięknie mówi i oczywiście jest w tym wiele sensu, w tym, co mówi, ale jest troszkę inaczej wtedy, kiedy człowiek bezpośrednio zderza się z tą rzeczywistością i ma taką alternatywę, zwłaszcza w polityce. No bo jeśli byśmy przyjęli, że ta polityka jest do niczego i w ogóle jest niepotrzebna, to wtedy rzeczywiście moglibyśmy inaczej do pewnych spraw podchodzić. Ale proszę sobie wyobrazić dzisiaj najbliższe wybory. Pan profesor Gwiazdowski, przecież znamy się wiele lat, Robert mówi tak, no przy urnach zadecydują się losy naszych emerytur. To ja bym odpowiedział tak, to niech pan Robert stanie przed kamerami telewizyjnymi i powie na tydzień przed wyborami i powie, że wszyscy dostaną po 1000 zł, zwłaszcza ci policjanci, górnicy, sędziowie i tak dalej, dostaną 1000 zł emerytury i odwalcie się, a reszta niech sobie sama ten. No zobaczymy, czy wygra wtedy wybory. No nie ma szans, nie ma szans, absolutnie. Ja bym, więc jest pytanie. Dlatego dobrze, ja... oczywiście życzymy, ja życzę jak najlepiej Robertowi. Nie o to chodzi. Chodzi, proszę Państwa, no jesteśmy niewątpliwie w bardzo trudnej sytuacji. To nie ma, mamy świadomość, że to jest dopłacanie, kombinowanie, kreatywna księgowość, prawda, Rostowski to w ogóle robił pożyczki dla ZUS-u, których nie wpisywał nawet do długu publicznego, tak to manipulowano tym, że prawda, miał wyniki, że niby dług nie rośnie, bo on nie wpisywał tego, co tam pożyczał z Krajowego Funduszu na przykład drogowego na budowę autostrad i pożyczał niby do na wieczne nieoddanie ZUS-owi czy FUS-owi, można prawidłowo bardziej powiedzieć. Cały świat ma z tym problemy. To wcale nie jest dzisiaj proste wyzwanie. Proszę Państwa, ten przykład z robotami nie jest absurdalny. Już dzisiaj ministrowie finansów zastanawiają się, jak opodatkować te roboty trzeba będzie, które będą niby za nas pracować. Ja się zastanawiam, czy oni też od tych robotów będą te składki ZUS-u pobierać, prawda? No właśnie, tu nie ma problemu z emeryturą. Tu nie ma, najwyżej na Oliwii się tam te części niektóre, prawda, i to wystarczy. No z eutanazją też nie będzie problemu i tak dalej. Proszę Państwa, na pewno tu mi przysłał mi, przepraszam, że tak długo, ale tu mi pan Józef Białek przysłał taką SMS-a, że miesięcznie Polak odkłada średnio 1156 zł na ten ZUS, prawda, po 30 latach to by z tego odkładając uzbierał 941 tysięcy zł, czyli prawie milion, czyli by starczyło 5 tysięcy zł przez 25 lat z tego. No pytanie pięknie, fajnie, no ja też bym tak chciał, tylko pytam się, które państwo zrezygnuje z tego, żeby tego nie obrabować, żeby z tego nie zabrać połowy, prawda? A to pokażcie mi, gdzie takie jest, bo ja bardzo chętnie bym pojechał tam na stypendium, prawda? Wziął te doświadczenia i zastosował. Proszę Państwa, ja się do Nowej Zelandii zapraszam. Proszę Państwa, to nie jest dzisiaj świat. Proszę Państwa, dzisiaj nie jest świat, że to jest kraj, gdzie muszelkami się da wymienić i to wszystko chodzi. Dzisiaj nie jest tak, że każdy ma karabin maszynowy i sam sobie ustali, że tak powiem, swoją starość przy pomocy kolta, prawda? My jesteśmy jeszcze w tym straszliwym systemie biurokratycznym unijnym, gdzie w ogóle żaden ruch dzisiaj nie jest możliwy. My podpisujemy kolejne, proszę Państwa, zobowiązania typu CETA i tak dalej, i tak dalej. To wszystko paraliżuje, ogranicza wszelką wolność gospodarczą. To nie ma najmniejszej wątpliwości. Jeszcze ostatnie zdanie do pana Jarząbka. Powiedziałbym, no ja bardzo chętnie bym tych moich kolegów uczulam, staram się uczulać, czy staram się im apelować, do nich mówić, ale
ale na razie ani pani profesor, ani pan wicepremier Morawiecki, ani pani Rafalska, minister, mnie nie prosiła o opinię w tej sprawie, a chętnie bym się podzielił niewątpliwie, bo te uwagi, które państwo też podnosicie, że są oczywiste. Pytanie tylko, jak my to mamy zrobić, żeby nie wywołać z jednej strony rewolty, sprzeciwu, załamania, czego tam jeszcze byśmy sobie życzyli. Panie pośle, ja sobie pozwolę ja mam tutaj taki wejść. Plan bardzo, bardzo prosty. Do Nowej Zelandii, tak? Tak, tak. Znaczy, a ja do Popaju zapraszam. Jedno zdanie, a propos tego, że nie można na tydzień przed wyborami powiedzieć, że dostanie się po 1000 zł. Oczywiście, na tydzień przed wyborami trzeba mówić po 100! A tydzień po wyborach powiedzieć, wiecie co, pomyliłem się. Bo jeżeli ktoś ma wizję Polski, ja mówię, jeżeli ktoś, to wygrywa wybory i realizuje tę wizję i mówi, sorry, po 4 latach zobaczycie, historia mnie rozliczy. Tak postępował Churchill na przykład. No ale jak my staramy się głównie o posady w PZU czy KGHM-ie, to... Zgadzam się z panem profesorem. Pozwolę sobie na słowo komentarza. No, proszę państwa, ja nie powiedziałam tego wcześniej. Tutaj siedzi były prezes Kongresu Nowej Prawicy, obok siedzi wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy, następnie siedzi drugi wiceprezes Kongresu Nowej Prawicy i są to osoby, które absolutnie w czasie kampanii wyborczej mówiły to wszystko, co powiedział tutaj przedmówca i miał odwagę to mówić. I myślę, że ja oddam głos, nie będę mówiła w imieniu panów, ale mogliby to skomentować chociaż jednym zdaniem. Dużo byłoby do komentowania. Proszę państwa, gdyby tak ktoś powiedział, że dam po 100 milionów, zabiorę innym i wam dam, po czym po wyborach by nikomu nic nie zabrał i nic by nie dał, to byłoby bardzo dobrze, ale robią odwrotnie, prawda? I po wyborach nadal zabierają dużo, a rozdają mało i jeszcze uważają, że to jest słuszne i właściwe. Proszę państwa, demokracja, to już jest stare powiedzenie, demokracja jest wtedy, kiedy 3 wilki i owca głosują nad tym, co będziemy jedli na obiad. A wolność jest wtedy, kiedy owca wyjmuje kolta i mówi, niech mi tylko któryś podejdzie, pod, prawda? Więc my się opowiadamy za wolnością, a nie za demokracją. Ja wiem, że w demokracji się kłamie, ale jeżeli się kłamie w dobrym celu i zrobi się potem dobrze, mimo że się nakłamało, to można rozgrzeszyć, bo jest to moralnie słuszne. Bo trudno, demokracja jest głupia i w tej, jeżeli ta demokracja jest, a na razie nie ma normalnego systemu, tylko demokratyczny i ktoś nakłamał, głupstwa opowiadał, ale robi dobrze, to ja go rozumiem. I tak powinno być. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że inni kradli, a ja nie będę, po czym przychodzi i kradnie i robi to samo, no to przepraszam, ale to jest łajdactwo i my się z tym nie zgadzamy jako wolnościowcy, żeby uprawiać tego typu propagandę. To nie jest tak, że żeby tak bardzo nie rozkradali, prawda, to byłoby lepiej. No lepiej by było, tylko nie bądźmy aż tak naiwni, że będziemy napełniać koryto, żeby było pełne, tylko żeby te świnie miały zawsze ramadan. Nie będą miały, dopóki koryto będzie pełne, bo to są świnie. A to jest, prawidłowość jest taka, że nie dlatego musimy padlinę dorzucać w lesie, żeby stado hien utrzymać odpowiednio po głowie. Nie, właśnie jest odwrotnie. Jest wtedy, kiedy się pojawia padlina, to rozmnaża się stado hien. Jak nie będzie padliny, to hien nie będzie i przy koryte będzie pusto. My musimy dopilnować, my, wyborcy, musimy dopilnować, że obojętnie co nam kto obieca, to nie będzie mógł nam zabrać, a jak nam chce dać, to ze swojego, a nie z cudzego. Więc my, wyborcy, powinniśmy dopilnować tego, żeby nikt nam gruszek na wierzbie nie obiecywał, bo tak jak pan mówi, gdzie są moje pieniądze? I ja też tak pytam, bo 2 lata byłem na emeryturze, teraz tam trochę w tej Unii zarabiam. Ale też, prawda, żyłem z własnych grzybów we własnym lesie, ale to ja żyję na wasz koszt w tej chwili, prawda, bo przecież wszyscy płacą na tą Unię. A tak to żyłem na emeryturze z tej dziadowskiej i potem mówię, a gdzie są moje pieniądze? Zabrali mi i szlak trafił. I więc ten proceder trzeba skończyć, trzeba przestać zabierać i rozdawać i nie zamieniać tej złodziejskiej instytucji na inną złodziejską instytucję. Tylko proceder kradzieży, czyli okradania obywateli przez państwo trzeba skończyć i wtedy będziemy mieli w bród potąd i niech się państwo nie troszczy o to, co ja zrobię z nadmiarem moich pieniędzy. Najpierw rozrzucę, rozdam biednym. Co to kogo obchodzi? My musimy dopilnować tego,
żeby władza nas nie uszczęśliwiała, bo jak nas władza uszczęśliwi, to nas obeżrą do gołych kości, prawda? I tak nic z tego nie będzie. Ile by nam nie zabrali, to i tak nic z tego nie będzie. Naprawdę dopilnujmy tego, żeby inny ustrój ubezpieczeniowy był ustrojem wolnościowym, czyli żeby nie gwałcił naszej wolności, żeby nie państwo, Sejm i rząd decydował, co ja mam zrobić z pieniędzmi, które zarobię i jak ja sobie na starość zabezpieczę. To jest moja sprawa, a nie ministrów. Ministrowie niech zajmują się swoimi sprawami za swoje pieniądze, a do moich niech się nie czepiają. Taki powinien być system, to będzie dopiero alternatywa. Dziękuję. Panie profesorze, mam taki pomysł. Pan mówi, że tam nie bardzo pana słuchają, może ich jakoś podejść, bo dostał się pan do Sejmu, to pewno pan zna różne sposoby, jak to tam dojść do swego. Panie profesorze, specjalne strefy ekonomiczne są chwalone, pożądane i rząd je chwali, a minister Morawiecki wyjątkowo. Może mu zaproponować, żeby rozszerzyć. On nie musi panu od razu mówić, że na całą Polskę, nie? Tylko dlaczego nie mówić? Mówić prawdę. A może rozszerzy, panie Michale, nie będzie wiedział, że rozszerzył, no. No niech rozszerzy, ile się da. Proszę państwa, panie pośle, w 1988 roku powstała ustawa Wilczka i jak popatrzeć na statystyki, to nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy, to było dziesięciolecie, kiedy mieliśmy ten wzrost najwyższy. Przypomnę, że nie było żadnych dotacji ani pomocy z Unii Europejskiej i potrafiliśmy się rozwijać. Może tą ustawę, która ma zaledwie kilka stron, skserować i dać kolegom klubowym. Tak na początek. Dziękuję bardzo. Przecież chleba państwo nie piecze i jest jego w brud. Pod dostatkiem jest dobry i tani. Jak się ubezpieczenia nie będzie państwo zajmować, to też będą dobre i tanie, a reszta nam zostanie. Ja mam tylko takie dwie krótkie refleksje. No, w tym systemie demokratycznym, jakim żyjemy, rząd chce naszego dobra, dlatego tego dobra mamy coraz mniej. A druga refleksja jest taka, że proszę państwa, jak tak patrzę na tę politykę z bliska i zastanawiam się nad tym, o czym właśnie pan Janusz Szewczak powiedział, że nie można ogłosić tego przed wyborami, takiej prawdy powiedzieć, no to coś jest na rzeczy, bo te partie, te różne nowoczesne partie to działają w taki sposób, proszę państwa, że oni nie mają jakiegoś programu, który uważają za słuszny i taki, który z przekonania chcą wcielać. Oni robią badania. No i z badań im wychodzi, że statystyczny Polak chce tego i tego, a za jakiś czas już chce czegoś innego. No to co wtedy robią? No to piszą program pod te badania. No i dostosowują, prawda, do potrzeby opinii publicznej. No i niby to ładnie wygląda, tylko porównajcie sobie państwo do takiej sytuacji, jakbyście przyszli państwo do lekarza, no jesteście chorzy, no coś wam tam dolega, nie wiecie do końca co, no ale no chcecie być zdrowi. I przychodzicie do lekarza i zamiast lekarz was zbadać, powiedzieć wam brutalną prawdę i zaproponować leczenie, jakie on uważa za stosowne, to on robi z państwem badanie opinii publicznej i się pyta, a jak się panu wydaje, na co pan jest chory? No to my mówimy, no wydaje mi się, że chyba na zapalenie płuc. Aha, no dobrze. A jak się panu wydaje, czym powinniśmy pana leczyć? No wydaje mi się, że bańkami na przykład, tak? No dobra, przepisujemy bańki. A jak się panu wydaje, czym po tym leczeniu, z jaką profilaktykę? No nie wiem, no codziennie pić setkę alkoholu na przykład, tak dobrze. I taki lekarz państwu, według państwa badania opinii publicznej, ordynuje, prawda, leczenie i sposoby, prawda, na poprawę państwa zdrowia. Przyjdą państwo do takiego lekarza, czy nie? No właśnie, po nic. I po nic są politycy, którzy zamiast proponować stawiać diagnozy i rzeczywiście proponować prawdziwe leczenie, to badają opinię publiczną, robią tylko to po to, żeby, prawda, słupki im rosły. Więc w takich czasach niestety żyjemy. Więc też nauczmy się odróżniać tych, którzy państwa słuchają po to, żeby się państwu podlizać i wygrać dzięki temu wybory, od tych, którzy mówią prawdę. Bo tak powiedział właśnie pan profesor Gwiazdowski, tylko prawda jest ciekawa i tylko prawda nas wyzwoli. Dziękuję bardzo.
Przepraszam, to Pan Jezus powiedział oczywiście, a Pan Profesor Gwiazdowski tylko powtórzył. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. A tak jak powiedział poseł Wilk, jak widać, można, mówiąc prawdę, stać się posłem. Mamy tu przykłady wolnościowców, którzy zostali. Jeden z Parlamentu Europejskiego, a drugi z polskiego. Także nie jest tak źle. A przekazuję głos teraz panu posłowi, też z obecnego parlamentu, panu Sanockiemu. Bardzo proszę. Dziękuję. No to zostaliśmy posłami przypadkiem, bo poznałem 12 lat temu muzyka rockowego i udało nam się zmajstrować taki produkt marketingowy, który nas wprowadził do Sejmu. Ale chcę powiedzieć Państwu taką rzecz, że panowie, miałem nie zabierać głosu, słuchać, bo interesujący wykład, zgadzam się w zupełności ze wszystkimi diagnozami, tylko że padają hasła o wyborach i przypomina mi się taki Beaumont, który mówi, że gdyby wybory mogły coś zmienić, to byłyby dawno zabronione. Otóż nieprawda, panie pośle Marusik, nie żyjemy w demokracji. Nie żyjemy w demokracji i my z Wilkiem to chyba widzimy, i z panem Januszem, którego bardzo lubię i cenię, też. Wszystkie partie zasiadające w Sejmie, łącznie z naszą quasi-partią Kukiz 15, to są partie leninowskiego typu, tak, gdzie posłowie nie mają nic kompletnie do powiedzenia, nawet, no, nawet jak mają coś, mogą myśleć, to lepiej tego nie wypowiadać publicznie. A ja mam przykład na Komisji na przykład Sprawiedliwości, w której uczestniczę, bo te tematy mnie najbardziej zajmują, gdzie posłowie sympatyczni, skądinąd ludzie, partii rządzącej, chrześcijańskiej jakieś, czy jakie, to jest patriotycznej. Mówię, czemu głosowaliście? Pytam kiedyś Piotrowicza, przewodniczącego, czemu odrzuciliście dobry wniosek posła Kropiwnickiego z Platformy? Przecież był dobry, poprawiał waszą ustawę. A on do mnie mówi, panie pośle, w innych warunkach politycznych to bym nawet panu przyznał rację. Proszę Państwa, posłowie są niezależni praktycznie od wyborców. To, że nam się udało taki produkt marketingowy stworzyć przy tym ciepełku Pawła Kukiza i przy tych słusznych ustrojowych postulatach, które Państwo kupili, to naprawdę było wiadomo, że nadchodzi proces taki, że moment taki, że partie antysystemowe wejdą. Stąd Nowoczesna na przykład została też wyprodukowana. Myśmy to zrobili bez pieniędzy, bez struktury, tylko na obywatelskim zaciągu. Stąd pojawiło się w tej grupie kilku fajnych myślących posłów i to jest dobre zjawisko, ale na dłuższą metę jest tak dokładnie, jak mówi tu Jacek Wilk, produkt marketingowy. Jedni wykalkulowali, że to ma być ta religia smoleńska i antyrosyjska, i debilna, kompletnie antyrosyjska polityka i wypowiedzi Macierewicza. Kompletnie, to po prostu jest jakiś już nie poza granicami rozumu. A drudzy wykalkulowali, że trzeba bić w PiS, być antypisem i to jest Nowoczesna i Platforma i taki mamy wybór. Więc jaki mamy wybór? Oni nam obiecają wszystko, jedni i drudzy. Proszę Państwa, niestety to jest potężny mankament i trzeba sięgnąć do tego, czym ja się zająć, bo to są wszystko szlachetne hasła i cele jak najbardziej, tylko że ten racjonalizm nie przebija się w żadnym stopniu, bo tej debaty nie ma po prostu. No, nie przebija się w żadnym stopniu ten racjonalizm i w zakresie emerytur, i w zakresie prawa i wszystkiego. I trzeba doprowadzić do zmian ustrojowych. Tu ta debata nawet głębiej powinna sięgać, na przykład właśnie mówię o ordynacji wyborczej. Proszę Państwa, no koniecznie poseł musi odpowiadać przed wyborcami, bo inaczej będzie po prostu kółeczkiem do głosowania, kompletnie nawet nie będzie starał się. Oni do mnie mówią, Janusz, ty masz rację, ale my jesteśmy wojsko. No to co my mamy? Mamy się słuchać, nie? Szable. Proszę Państwa, i natomiast chciałbym też przestrzec jednocześnie, no mój Boże, ja z korzeniami operowskimi przed wielu lat, jak miałbym nie kochać wolnościowców, ale chciałbym przed tą utopią przestrzec, bo panie pośle Marusik, to nie jest tak. Już przeżywaliśmy w naszej historii okres, gdzie Polska miała prawie zerowe podatki. Obok państwa miały gigantyczne Prusy, miały Fryderyk darte podatki jak opętany, a my mieliśmy pełną wolność, proszę pana. I co? I co? Fryderyk budował kanały, meliorował szosy, armię, a myśmy wszystko przeputali, przechlapali, przepili. Niestety, nie, roli państwa się nie da. Przestrzegam przed drugą utopią, żebyśmy z jednej utopii nie popadli w drugą, bo roli państwa się nie da sprowadzić do zera. Uważam, że trzeba połączyć to, co mówią tutaj panowie ZUS. Jesteśmy skazani na długo na ZUS i na ten system, bo jest bariera też wyobraźni. Jest tak zwana, to jest ta tyrania status quo, którą wszyscy obserwujemy. Ale to, co mówi Jacek Wilk, co mi moja żona, asystentka, dzisiaj zabrałem żonę jako asystentkę, podpowiada, że ja mówię, od tym od dawna mówiłem z trybuny sejmowej, że
system emerytalny powinien być powiązany z ilością dzieci, które człowiek wychowuje po to, żeby byli płatnikami. Przepraszam, że zabrałem tyle czasu. Gratuluję i dziękuję za możliwość. Chciałem się odnieść. Tak. Pójdę tak po kolei, bo króciutko, panowie, bardzo długo czytają. Chciałem się odnieść tak bardzo króciutko tutaj do dwóch kwestii. Pierwsza, pan poseł Sanocki powiedział, że Fryderyk utrzymywał armię i budował kanały. Czyli miał państwo takie minimum, byśmy marzyli o takie państwo dzisiaj, które by się zajmowało tylko tym, czyli bezpieczeństwem i budowaniem infrastruktury. Więc tu się mogę z panem zgodzić, oczywiście nie ma chyba między nami sporu. Natomiast jeszcze druga rzecz, tak jak pan profesor Gwiazdowski powiedział, że ZUS zarządza czymś, czego nie ma tak naprawdę. Tak z tą demokracją jest troszeczkę, że ja się śmieję, że Komitet Obrony Demokracji broni coś, co nie istnieje, bo rzeczywiście w Polsce ja nie jestem miłośnikiem jakimś szczególnym, znawcą bożka demokracji, ale jak można bronić czegoś, czego nie ma, bo proszę państwa, jeżeli parlament polski, o składzie polskiego parlamentu decyduje kilku facetów w Polsce, znaczy prezesów i tam zarządów partii, bo to oni ustalają tam, jakie miejsce mają być jedynki, dwójki biorące i tak dalej. Więc jeżeli o składzie polskiego parlamentu decyduje kilka osób w Polsce, to przecież to jest klasyczna oligarchia, prawda? Jeżeli inicjatywa ustawodawcza obywateli jest fikcją, jeżeli referendum jest fikcją, no to ja się pytam, jakie mamy elementy demokratyczne tego ustroju, jeżeli ktoś jest demokratą? No tak naprawdę ich właściwie nie ma, więc to spójrzmy prawdzie w oczy. Dziękuję bardzo. Jeszcze dwa zdania odpowiem, bo skoro tak po nazwisku do mnie, to Janusz, ja się rozumiem i ja też jestem zdania tego, że żadnej demokracji nie ma, bo demokracja to jest lipa dla frajerów. Nie ma, to jest tylko szopka taka medialna, prawda, takie czarowanie wyborców tylko. Dlatego też powiedziałem, że gdyby ktoś mówił to, co ludzie chcą słuchać, a potem zrobił to, co należy zrobić, to byłoby dobrze. Tylko że oni mówią to, co ludzie chcą słuchać, a robią całkiem odwrotnie niż to, co trzeba. To, co trzeba, to nie robią, a robią to, czego nie wolno robić. I to jest granda i za to powinni ponosić odpowiedzialność. Niestety realizują obietnice wyborcze, to jest problem. Proszę państwa, ja skorzystam z takiej okazji, bo tutaj przy przedstawianiu organizatorów to zapomnieliśmy, bo to tak bywa, o prawie że najważniejszym, bo proszę państwa, do tej naszej konferencji bardzo dużo pracy włożyło wydawnictwo Wektory i Józek Białek, który tu się za filarem chowa. Duże brawa dla niego. Serdecznie dziękuję, Józef, za pomoc w organizacji. Michał Nowakowski, ja mam najpierw taką prośbę do pana doktora Janusza Szewczaka, żeby nie cierpiał na amnezję, bo pragnę przypomnieć, że porozumienie Centrum, które potem się poprzemianowało na Prawo i Sprawiedliwość, nas pchało do Unii Europejskiej, do tego eurokołchozu i to, że teraz jesteśmy obciążeni między innymi funduszem świadczeń gwarantowanych, jest między innymi tego pokłosiem. To tak na marginesie. Niewyraźnie słyszymy pana troszeczkę. To tak na marginesie, natomiast nie wiem, teraz mnie lepiej słuchać? Chyba lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, to kwestia jest taka, czy głównym problemem obecnie państwa polskiego nie jest kwestia tego, że nie mamy aktu nadrzędnego, ustawy rządowej, czy też konstytucji, jakby nie nazwać, która nie reguluje pewnych kwestii jednoznacznie, tylko wychodzi z takiego heglowskiego założenia dialektycznego, że mamy z jednej strony sprawiedliwość, z drugiej strony socjalizm. Tak, z jednej strony wolność, ale z drugiej strony równość. I musimy wybierać między jednym a drugim. Myślę, że pan Jacek jako prawnik więcej na ten temat powie, ale nieszczęściem jest treść naszej konstytucji, bo to z konstytucji wynika, że to, co zrobimy, to ona jest nasze wspólne, czyli to, co ja wyprodukuję, to nie jest moje. I nawet gdybym miał 7 robotów, które dla mnie będą robić, to będzie potraktowane przez konstytucję, że to jest nasze wspólne. Wobec czego nie opłaca się pracować, niech inni pracują, a to będzie nasze wspólne. Mamy wszyscy jednakowe żołądki i każdy chce, żeby go karmić, tylko cudzym kosztem. Ja zawsze powtarzam tę brutalną prawdę, prawda? Jestem takim jakimś może dziwolągiem politycznym, który woli mówić prawdę i prawda jest taka, że mamy moim zdaniem najgorszą konstytucję w historii, jaką mieliśmy.
Dlatego, że ta konstytucja tak naprawdę niczego de facto nie gwarantuje. Znaczy ona jest tak zbudowana w taki ciekawy sposób, pomijam już takie rzeczy jak niechlujstwo językowe, jakieś tam zamieszanie, pomieszanie koncepcji w ogóle politycznych, najróżniejszych, systemu trochę prezydenckiego, tak w Stanach, trochę prezydencko-parlamentarnego, jak we Francji, trochę gabinetowego, jak w Wielkiej Brytanii, trochę kanclerskiego. Więc pomijam już to pomieszanie z pomplątaniem kompletne oraz to, że nie mamy chociażby konsekwentnie rozdzielonych władz, ale tam nasza konstytucja jest tak zbudowana, że wprowadza jakąś fajną ogólną zasadę, a potem od niej wyjątek i tak naprawdę potem, jak się chce Trybunał Konstytucyjny, jak orzeka w jakiejś sprawie, to on nie orzeka właściwie na podstawie jakiejś twardej, ostrej zasady, jakiegoś ostrego i dokładnie ustanowionego prawa kardynalnego, tylko właściwie orzeka na podstawie tego, co się wydaje aktualnie orzekającym. Taka jest prawda, a ogromna większość orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego była oparta o przepis, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I to jest przynajmniej 3 sprzeczności wewnętrzne w tym przepisie. Ja w ogóle na przykład zastanawiam się, co znaczy państwo prawne, bo ja co jest państwo prawa, to ja rozumiem. Państwo prawa to państwo prawa, czyli państwo, które działa w granicach prawa. A państwo prawne to mi się kojarzy z prawnikami, to znaczy to jest państwo prawników, czyli państwo tych, którzy zainterpretują prawo jak chcą. No ale to pan Ryszard Kalisz sobie kiedyś tak wymyślił i tak już zostało. W każdym razie nie mamy tak naprawdę żadnych praw ostro ustanowionych w naszej konstytucji, których moglibyśmy egzekwować od naszej władzy, żeby na przykład prawa własności chociażby, prawa własności. W związku z tym można nas zrabować na prawo i na lewo i wszystko można uzasadnić. I Trybunał działał zgodnie z zasadą, że jak rządowi zabrakło pieniędzy i rząd ustanawiał jakąś ustawę, która nas rabowała, no to Trybunał to przyklepywał, no bo rząd potrzebuje pieniędzy, bo to jest bardzo ważne, prawda? Więc ważniejszy był bieżący interes aktualnego ministra finansów od jakichś tam praw obywateli. Ja kiedyś ze zgrozą swoją słyszałem od jednego z takich profesorów, że oni dopuszczają wariant cypryjski na przykład, polegający na tym, że jak bank ma kłopoty, to się kasuje ludziom oszczędności w tym banku, no bo to jest bardzo ważne, prawda, bo to jest nadrzędne, bo to jest, no, służy ochronie systemu i tak dalej. Więc no niestety, no my nie mamy konstytucji z prawdziwego zdarzenia, musimy iść tak naprawdę dopiero się jej dorobić, doczekać i wtedy będziemy mieli jakąś gwarancję swoich praw kardynalnych. Janusz Jerzmański, Wolni i Solidarni. Tutaj pan Janusz Sanocki, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, zresztą tutaj wszystkich pozdrawiam, bardzo, że tak powiem, mądrze wspomniał, że system emerytalny powinien być uzależniony od ilości dzieci. Dodam także, że prawdopodobnie też od ilości wnuków oraz jakości ich wykształcenia. I teraz z drugiej strony kwestia jest taka, że drugą składową powinna być oczywiście praca i składki, czy ten podatek, który płacimy, tak, bo coś tam odkładamy. I teraz jest pytanie takie, czy państwo także powinno dbać właśnie o to, jak są wykształcone te dzieci i inwestować bardzo mocno w ich edukację? Proszę Państwa, ja przepraszam, że trochę może nie do końca na temat Panu odpowiem, ale mi się wydaje, że my zajmujemy się mimo wszystko rzeczami może ważnymi, ale chyba nie najważniejszymi. Ja w ogóle jestem zdania, że świat dzisiaj jest na takim zakręcie, na takim wirażu, w takim zamęcie, że tu się mogą nam zdarzyć rzeczy, o których nawet, że tak powiem, pesymistom się nie śniło, czy kasandrom. My się oczywiście troszczymy o naszą starość, myślimy o perspektywie najbliższych często 20 lat, czy 30 nawet niektórzy. Proszę Państwa, tu w każdej chwili może być nie czarny łabędź lądujący, tylko jakaś naprawdę dramatyczna historia się zdarzyć. Przecież ten świat jest tak zadłużony w tej chwili, że właściwie jednym z pomysłów na taki reset tego świata jest wojna i to wojna na wielką skalę. Ja nie mówię politycy, bankierzy, oni mają elity, możemy powiedzieć. Przecież dzisiaj jesteśmy w wielkim kryzysie elit. Przywódców, prawda?
A jak właśnie tu panowie mówili, no jak głowa nie jest dobra i ten przywódca niewłaściwy, to się różne niecne rzeczy dzieją, włącznie z tym, że okradają tych, te owieczki, czy golą je tam do gołej skóry, jak tutaj koledzy mówili i tak dalej. To jest bardzo wielowymiarowy problem w tej chwili. To już nie jest tylko kwestia emerytur, czyli za co my będziemy żyli na starość i jaka będzie jakość życia. Ale pytanie jest, czy będziemy w ogóle żyli i czy nie grożą nam znacznie poważniejsze niebezpieczeństwa, których w ogóle jakby ci rządzący, te elity nie biorą dzisiaj pod uwagę. Przecież o tym się nie mówi, o nowych zasadach nowego ładu, porządku światowego, prawda, o wielkiej globalnej wojnie handlowej, walutowej. Przecież my jesteśmy widzami tego wszystkiego. Więc oczywiście, no, wydaje mi się, że jest kwestia, czy musimy zachować pewne proporcje i moje zdanie jest takie, żebyśmy starali się zabezpieczyć byt Polaków, państwa polskiego, bo to nie jest wcale takie pewne, że tu się nic nie może wydarzyć, że nasza chata z kraja, nic nam nie grozi, prawda, i że myśmy tylko jak tam zwiększyć pulę wolności i swobód obywatelskich. Ja jestem zdania, że wolność to się okazał Bożek, który zawiódł. Zawiódł wiele już narodów i pokoleń, proszę państwa. Proszę zobaczyć, ile w świetle tej wielkiej demokracji, wolności minionych lat czy minionych wieków mieliśmy wojen, ofiar i ile dramatów. Także no, moje zdanie, żebyśmy, że tak powiem, mieli pewne, zachowali pewne proporcje tego, co jest najistotniejsze. Dziękuję. Nie. Bo do systemu płaci pan podatki również, też w różne wysokości. Na przykład najlepszym porównaniem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Płaci ją pan według podobnego, nie identycznego, bo to byłoby za prosto, aby ten algorytm był identyczny, to on troszeczkę inny jest, żeby dłużej trzeba było liczyć. Płaci pan ją według podobnego algorytmu jak składkę na ubezpieczenie emerytalne. A nie ma pan możliwości pójść do szpitala i powiedzieć, przepraszam, ja zapłaciłem 100 zł więcej, ja tutaj do pana profesora bez kolejki, tak? Państwo organizuje system ochrony świadczeń emerytalnych i zdrowotnych. Jedne są pieniężne, te emerytalne, a drugie są rzeczowe, te zdrowotne. I nie ma najmniejszego powodu, żeby obywatele, którzy otrzymują te świadczenia, byli zróżnicowani. Dlatego, że na emeryturach, jak już tylko bierzemy, a nie wkładamy, mamy różne żołądki, równe żołądki. W związku z powyższym, jeżeli ci zwolennicy podatku progresywnego mówią, więcej zarabiasz, więcej masz zapłacić, ale to wtedy jak płacę, tak? Natomiast jak już biorę z tego systemu, to biorę dlatego, że jestem obywatelem i mam na przykład 70 lat. To moim zdaniem jest dosyć proste i tak będzie, i tak będzie. Co do ilości dzieci. W naszym systemie jest taka propozycja, żeby za każde urodzone dziecko kobieta szła na emeryturę półtora roku wcześniej albo dostawała jakąś kwotę wyższą. Tak, kobieta. To się pasuje do tego, co pan mówi. No, ja się nie zgadzam absolutnie z tym, żeby państwo wtrącało się, ile ja mam dzieci, albo czy ile pan ma dzieci. Pańskie dzieci to jest pańska sprawa, a moje dzieci to jest moja sprawa i jak ja je zabezpieczę, to nie jest pańska sprawa, ani ja nie mogę narzucić panu, jak pan zabezpieczy swoje dzieci. System taki... Ja nie mówię o zabezpieczeniu, ja mówię o tym, że ja będę miał ochotę mieć szóstkę dzieci i moje tak. dzieci będą płacić podatki, czyli będą wspierać system, to ma ja mam zwrotu. Nie, podatki... Nie, podatki pan płaci na obronę administrację, na przykład ochronę środowiska, a system emerytalny ubezpieczeniowy jest sprawą pańską prywatną, jak się pan zabezpieczy z tych pieniędzy, które pan zarabia i żaden rząd nie powinien panu niczego narzucać, ani ja, ani nikt inny. Mam mikrofon, więc kto ma mikrofon, ma głos.
Proszę Państwa, Pieczyński Leszek, ja jestem stypendystą już, to jest ZUS-u, trochę mi jest wstyd właściwie, że jestem stypendystą, ale nadal staram się być aktywny. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wydaje mi się, że mówiąc o ZUS-ie, który jest głównym tematem naszego spotkania właściwie, to jest trochę jakby mówienie o i dzielenie skóry na niedźwiedziu, który jeszcze gdzieś tam biega i nie wiadomo, gdzie on biega. Tym niedźwiedziem jest nasza gospodarka. I tak naprawdę my bardzo mało poświęcamy czasu gospodarce i społeczeństwo w pewnym sensie jakby nawet nie potrafi o niej rozmawiać, bo wczoraj była taka dyskusja na temat strategii rozwoju Wrocławia w perspektywie 2030 i było chyba, ja wiem, może z 15 osób, nie? Czyli tam, gdzie liczy się nasza perspektywa, gdzie możemy mieć wpływ na to, a potem strategię będą podpięte fundusze, miliony złotych, nikt się tym nie przejmuje. Natomiast za 10 lat, jak ta strategia osiągnie swój horyzont, będziemy się zastanawiali, co się stało, że tak źle nam wyszło, nie? Więc wydaje mi się, że należałoby się skupić również na tym właściwie, w jaki sposób tą gospodarkę podnieść, gdzie jest ten insight, gdzie jest ten moment taki, ten klucz do rozwiązań, żeby nasza gospodarka działała lepiej. Ja mam wrażenie, że dzisiaj w zasadzie znajdujemy się w sytuacji, kiedy ktoś nas finezyjnie okradł, a my sobie nie zdajemy sprawy, że zostaliśmy okradzeni i nawet się cieszymy z tego, że nam jest tak dobrze. Bo ktoś tam buduje nam mój na drogi, buduje nam fabryki i młodzi ludzie tak mówią. Ostatnio jechałem do takie spotkanie właściwie do Wałbrzycha z młodymi ludźmi i oni mówią, no przecież fajnie jest, to jest Schengen, możemy wyjechać sobie świat. Żyją w krótkiej perspektywie. Ja się im nie dziwię, bo ja też się nigdy, jak byłem młody, nie zastanawiałem nad tym właściwie, jaką będę miał emeryturę. Dopiero zacząłem sobie uświadamiać dwa lata przed emeryturą, jak to naprawdę będzie, nie? Jakoś to pozbierałem. Wydaje mi się, że musimy jednak skupić się na tym, skąd się biorą pieniądze, które możemy dzielić, bo te 2 miliardy, nawet zaoszczędzone w ZUS-ie dzisiaj, niczego nam nie da. Bo każda reforma prowadzi do destabilizacji, musimy wiedzieć, i dlatego mam pytanie, bo skoro pytanie, problem jest taki, co po ZUS-ie, nie usłyszałem tak naprawdę odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym wiedzieć, co po ZUS-ie. Być może mnie to już nie dotyczy, bo to jest kwestia krótkiej perspektywy, ale na to pytanie być może będą chcieli usłyszeć młodzi ludzie odpowiedzi. No, ta odpowiedź już padła. Po ZUS-ie my, wolnościowcy tak zwani, proponujemy system kompromisowy tak naprawdę, system emerytury obywatelskiej i uzasadniliśmy w kilku punktach, dlaczego tego rodzaju kompromis ma sens i ma szansę realizacji. Natomiast co do tej gospodarki. Gospodarka ma taką fajną cechę, że żeby się rozwijała, to tak naprawdę potrzeba jednej rzeczy. Nie przeszkadzać. Problem polega na tym, że liczba przeszkód, jakie mnożą się, piętrzą przed przedsiębiorcami, tutaj pan Zbigniew Jarząbek pewnie może potwierdzić albo uzupełnić, tak naprawdę rośnie cały czas. A to dlatego, że my tu mamy radosną twórczość prawną, a to dlatego, że Unia nam narzuca i jeszcze z wielu powodów. W ostatnim roku wyprodukowano 30 tysięcy stron aktów prawnych w Polsce. Ta biegunka legislacyjna po prostu bije przez wszystkie rekordy. Nie ma w Polsce ustawy tak naprawdę średnio, która trwa dłużej niż kilka lat. Mamy tak wielką niestabilność prawa. Na tym się nie da nadążyć. Jako prawnik muszę Państwu powiedzieć, że w Polsce nie ma prawnika, który wie, jakie w Polsce obowiązuje prawo, ponieważ tego jest za dużo. Nie, nie da się. 100 tysięcy aktów prawnych ponad, nie ma takiego człowieka, który byłby w stanie powiedzieć, jakie w Polsce obowiązuje prawo. Więc gospodarka ma taką fajną cechę, że ona się świetnie rozkręca wtedy, jak się prosto jej nie przeszkadza. Oczywiście trzeba pilnować, żeby jedni nie okradali drugich i od tego są silne i sprawne sądy. Ale tak naprawdę nie musimy żadnych stymulacji robić, tak pan minister Morawiecki, który tam tu chce zastymulować, tam chce zastymulować, że tak naprawdę wypompować pieniądze z naszej kieszeni, przeznaczyć na jakieś projekty, wszystko jedno, czy się udadzą państwowe, czy nie. Tak to jest po prostu, to nie trzeba niczego wymyślać na nowo, wystarczy nie przeszkadzać. Dziękuję. Proszę Państwa, nasz czas się kończy, a ponieważ są jeszcze 3 osoby, które długo czekały na możliwość zadania pytania, proszę teraz o bardzo konkretne, zwięzłe odpowiedzi naszych prelegentów. Witam serdecznie, nazywam się Marika, jestem studentką, mam 24 lata i mam pytanie bardzo krótkie. Czy kiedykolwiek ZUS nas nie okradał? Tak, jestem młodą osobą, ale w sumie bardzo mnie to interesuje. Dziękuję. Ja nie przypominam sobie takiego momentu.
Dzień dobry, ja mam pytanie do pana doktora Janusza Szewczaka. Zapowiedział pan stworzenie Banku Polskiego, który będzie wpłacił na FUS. Pan profesor Gwiazdowski powiedział, że FUS rocznie wypłaca 200 miliardów złotych. I zastanawiam się, jak wielki musiałby to być bank, skoro WBK w 2014 roku osiągnął zysk 2 miliardy złotych. Chce pan stworzyć Bank Polski, który będzie 100 razy większy od WBK-u? Czy o co właściwie chodzi? Bo nie do końca rozumiem. Ja bym chciał, żeby taki bank powstał oczywiście, ale czy to się ziści, no nie jestem zbyt wielkim optymistą w tej sprawie. Natomiast tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o aktywa ewentualnie tego banku. Ja przypomnę, że aktywa PKO BP to jest prawie 280 miliardów, aktywa PKO SA około 170 miliardów. I to nie są kwoty nierealne, żeby bank dysponował takimi środkami, bo jednak te składki jakieś są wpłacane, to jednak jest troszkę pieniążków. Mało tego, jest możliwość, żeby ten bank miał lokatę na przykład NBP. Jest możliwość, żeby ten bank otrzymał na przykład obligacje Skarbu Państwa, bo w mojej ocenie Polacy byli niedopłaceni, jeśli chodzi o wynagrodzenia przez lata, przez dziesięciolecia, po prostu sztucznie te pensje, czy za komuny, czy po 89 roku też, więc jakby należałaby się rekompensata w tej formie takiej wpłaty, jakby można powiedzieć wywianowania takiego banku. Tam jest oczywiście więcej elementów, o których by trzeba szczegółowo mówić, nie chcę w tej chwili zanudzać już Państwa, bo musimy pomału kończyć. Ale to nie jest nierealne przedsięwzięcie. No, jest kompletna inna wizja kolegów tutaj co do tego systemu. Ja uważam, że raczej pośrednio trzeba robić te kroki. Natomiast, wie pan, największym przeciwnikiem tego banku emerytalnego byłyby banki komercyjne oczywiście działające w Polsce, bo one miałyby potężnego konkurenta, nie bardzo by im to było na rękę, musiałyby na przykład znacząco banksterzy, tak tu pan podpowiada, musieliby obniżyć troszkę swoje apetyty, ale no jak może będzie w kularach możliwość, to ja panu jeszcze szczegółowo chętnie coś powiem więcej na ten temat. Pan profesor mówi, co by należało zrobić z pieniędzmi nam zabranymi, a między nami różnica jest taka, że ja mówię, trzeba nam przestać zabierać, my sami sobie poradzimy, będziemy wiedzieli, co zrobimy z tymi pieniędzmi, jeżeli nam nie będą zabierane. Dzień dobry, Marek Genowicz, Stowarzyszenie Libertariańskie. Ja mam takie pytanie o coś, co wydaje mi się, że jednak tak naprawdę jest kluczową kwestią w tym wszystkim, czyli o to, jak przejść. To znaczy, wspominał pan Jarząbek i pan Wilk o tym, że jest to wyzwanie, tak? O wypłacanie tych bieżących zobowiązań. Natomiast co zrobić z tymi wszystkimi właśnie 3 bilionami, które w momencie, gdy teraz zamkniemy system emerytalny, wciąż te 3 biliony będą gdzieś tam wisiały i będą do spłaty. Dziękuję. Ile? 3 biliony, które tego długu będą dodrukować pieniędzy. O. I tu jest zasadnicze pytanie. Chciałem zapytać tutaj z obecności fachowca, pana od spraw finansowych i bankowych. Tak, 2 minuty. Dla nich na pewno mniejsza sprawa, a jeżeli ZUS to trzeba po prostu przeciąć i coś tam z tym zrobić i tak dalej. Natomiast mam takie pytanie, dlaczego jest taka sytuacja, że mamy nadprodukcję, a ceny idą w górę? Nie ma takiej sytuacji. Prawu, nie ma takiej sytuacji. Podaży i... Ja bardzo proszę o zabranie głosu jednego z prelegentów. Ja tym razem pozwolę sobie na bycie niegrzeczną. Pan profesor Gwiazdowski, niech odniesie się do tego tematu. Bardzo prosimy. Ceny poszły w górę rok do roku o 3%, bo mieliśmy deflację w lutym 2016-08, a teraz mamy inflację 2,2. No właśnie dlatego, że drukują te pieniądze. Bo głównym źródłem inflacji jest zazwyczaj mennica. Z inflacji żyją banksterzy, jak tu ładnie powiedziano, i politycy. Natomiast inflacja jest ukrytym podatkiem, bo znowu
proste wytłumaczenie. Mam 500 zł. To tak nie 100, tylko 500, bo to. I powiedzmy, że bułeczka kosztuje złotówkę. Więc mogę za 500 zł kupić 500 bułeczek. I teraz rząd może opodatkować moje 500 zł, na przykład podatkiem 3%. Ja wtedy będę miał 485 zł i będę mógł kupić 485 bułeczek. Tak? Albo rząd może wprowadzić inflację 3% i wtedy bułeczki będą kosztowały złoty tam z kawałkiem i 500 bułeczek będzie kosztowało 500 bułeczek będzie kosztowało 515 zł, w związku z powyższym ja będę mógł kupić 485 bułeczek. Efekt będzie taki sam. Czy będzie podatek dochodowy, czy będzie podatek inflacyjny. Ja bym z drukiem pieniędzy był bardzo ostrożny, aczkolwiek banki są tym zainteresowane bardzo. Proszę Państwa, ja troszeczkę pytanie... Bardzo dziękujemy. Panie Józefie, jedna sekundka. Bardzo proszę, bo zaraz do Pana przejdziemy. Jedną chwilę. Tu jest Pan, który czeka od samego początku na zadanie ostatniego pytania. Chciałabym, że to jest ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru i przekazuję zaraz głos naszemu głównemu organizatorowi. Jeszcze jest jedna niespodzianka dla Państwa, także proszę nie wychodzić. Dziękuję bardzo. Leszek Niedziela z tej strony. Debata na temat reformy ZUS trwa już ponad 20 kilka lat. 11 maja 2012 roku rządzący popełnili moim zdaniem kardynalny błąd. Podnieśli wiek emerytalny 97% ludzi, przyznając jednocześnie prawo wyboru emerytury mundurowym. Stworzono w ten sposób dwie kategorie ludzi z różnymi prawami. Moim pomysłem i propozycją jest teraz pozew zbiorowy przeciwko państwu polskiemu za dyskryminacyjne potraktowanie większości ludzi i domaganie się albo odszkodowania, albo przyznania takiego samego prawa. Zapraszam na stronę Wirtualna Demonstracja na Facebooku. Dziękuję. Nie było to wszak pytanie, ale propozycja była bardzo ciekawa. Także teraz chciałabym podziękować naszemu wspaniałemu organizatorowi, tutaj wydawnictwu Wektory, które wsparło naszego pana europosła, jak i również Akademię Patriotów. Przekazuję głos panu Józefowi Białkowi. Proszę po tym mimo wszystko nie uciekać. Mam dla państwa jeszcze małą niespodziankę. Kończymy to nasze spotkanie, bo nasi prelegenci są bardzo zmęczeni. Ja chciałem to skwitować. Oczywiście chciałem to, jako jestem pesymistą, zrobię to żartem. W 87 roku miałem podobne spotkanie w podziemiu, zakładaliśmy Dolnośląskie Towarzystwo Gospodarcze. Do rana żeśmy dyskutowali, jakie piękne, mądre słowa, były masakra. Po czym, pamiętam, wyszliśmy i ktoś tam mówi, słuchaj, aleśmy zrobili kawę dobrej roboty. Ja mówię, tak, ale nic z tego nie wynikło. To samo trochę dzisiaj, że nic z tego nie wynika, bo jesteśmy w matni. Powiedzmy sobie prawdę. Po pierwsze, jeśli chodzi o demografię, to nie dzieci, nie ten, tylko wrócić, dlaczego nie ma demografii? Bo tak, straciliśmy wiarę, rodzinę, i ZUS rozbił rodziny, bo inwestowanie w dzieci, jak będziemy mieli dzieci, będziemy mieli zabezpieczoną przyszłość. To jest problem. Kiedy byłem w Tajlandii, obserwowałem, że w południe siedzą całe rodziny i jedzą. Dlatego, że oni inwestują w dzieci, nie mają systemu emerytalnego, a dzieci mają zająć się rodzicami. Jakże to jest piękne. O czym wy wszyscy to mówicie? To jest prosta rzecz, wróci do źródła, do wiary, z tego, czego wyszliśmy. I przerwę to rodzicki precedent, to jest jasne. Proszę Państwa, tutaj wiele rzeczy zostało trochę pomylone. Druga sprawa. Mówicie tu panowie o wolności gospodarczej. No pięknie, tylko ja wam coś powiem. Dostałem dyrektywę unijną, panie pośle. I na końcu 100 stron dotyczących podnośników. I na końcu tego wszystkiego jeden taki piękny punkcik. Jeśli jednej z tych dyrektyw tam nie spełni, ma być kara odstraszająca. Autentycznie. Odstraszająca. Co to znaczy? 100 zł, 100 tysięcy czy niestety głowę? To jest i co jakiej wolności? Jeśli chcemy mówić o wolności gospodarczej i o tym, co mówimy, to musimy mówić z Unii Europejskiej. To jest podstawa. Druga sprawa, o której tu mówimy, strefy ekonomiczne. To nie jest strefa ekonomiczna, nie o prawa ludzka dzisiaj chodzi. Chodzi o tysiące przepisów krępujących nas. Nie damy rady ich. Chodzi o system bankowy, który nas powinien finansować. Proszę Państwa, mamy Polski Bank. Przyszedłem do Polskiego Banku, myślałem, że on będzie stanął za mną, czyli PKO z panem Adrianem na czele. 10-krotne zabezpieczenie, proszę Państwa, nie starczy.
a śmialiśmy się, że w komunie 100% nie chcieli. Ludzie, komuna to był za system, to późniejsza komuna, 80. koniec lat. To naprawdę mój teściu wziął tam kredyty 20%, jak zainwestował, na końcu anulowali. Dzisiaj mamy 10-krotnie wyższe inwestycje, zabezpieczenie dają kredyty. Jak my mamy się rozwijać? Nam się wszystko pomyliło. To nie są te czasy. Teraz mamy czasy korporacji. Oni nam zamykają przestrzeń. Dlaczego nie mówimy o walki z supermarketami na przykład, gdzie nie mamy cokolwiek sprzedać, gdzie róbcie, ja wam dam 1000 pomysłów, z każdego z wam zaraz dam pomysł na robienie interesu. I co z tego? Gdzie wy to sprzedacie? Żartujecie? Wszystko wam się zadomyka. Nasze dzieci i wnuki będą gdzie pracować? Albo w Nowej Zelandii, wyszło nam kartkę, albo na Biedronkach, albo innych tego typu rzeczy na kasach. Taka jest przyszłość, trzeba sobie powiedzieć jasne. Supermarkety dzisiaj zamykają i korporacje zamykają nam wszystko. To są te miliony przepisów nas krępujących. To jest druga rzecz, o której tu się nie mówi. A poza tym bardzo dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze. Dlaczego nie zmienią? Mikrofon już od Maja. Dlaczego nie zmienią, tutaj pani dobre pytanie zadała, ja tutaj powiem tak, myślę, że dlatego, co powiedział tutaj poprzednik, czyli poseł, który siedzi koło pani, bo jesteśmy niewolnikami systemu, ci panowie próbują coś zmienić, ale oni w pojedynkę tego nie zmienią, także to od nas, wyborców, myślę, że dużo zależy, na kogo te swoje głosy oddajemy, czy poddajemy się temu, co nam obiecują, czy temu, co chcemy. Oddolny i miało to wszystko się zmienić przez te 25 lat. Bo system demokracja to jest system, którym decyduje większość, a większość niestety nie myśli tak jak pani, to jest nasz problem, bo ta większość nie rozumie rzeczywistości tego, co nam jest potrzebne. Ale chwileczkę, nie stworzyliśmy warunków dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży. Ile ludzi wyjechało, ile młodych ludzi opuściło ten kraj. Absolutnie, ma pani rację. Stwórzmy warunki, żeby wróciły nasze dzieci, tak. Żeby wróciła tak nasza młodzież zdolna tak młodzież, która tutaj będzie, przywiezie ze sobą majątek, który tam zarabia, przywiezie wiedzę, przywiezie doświadczenie. Nie mogę teraz. System emerytalny nie będzie załatwienie tego systemu. Przyjedzie 2 miliony osób, będą mieli dzieci, to będą te dzieci pracowały za 25 lat. To nie trwa pokolenie, proszę pani. Nie może być tak, że ja tutaj co drugie słowo słyszała rosyjską mowę, czy ukraińską. Proszę państwa, ponieważ tu się wywiązuje. Myślę, że pani się niepotrzebnie denerwuje, ponieważ myślę, że tu jeden głos padł i taki głos, który w pani duchu mówił, to jest jeszcze ten pan, który pragnie głosu. Ja myślę, że pan zaraz sekundkę po prostu prywatnie to pytanie zada. Natomiast proszę państwa, ja bym jeszcze chciała dla złagodzenia tej całej atmosfery, tej dyskusji zaprosić państwa do bardzo krótkiego konkursu. Ten konkurs ma na celu rozdanie państwu paru nagród. Są to książki, myślę, że mocno wolnościowe. Nagrody ufundowane przez wydawnictwo Wektor, jak i również grupę NF. Jak i również chcieliśmy dwie osoby losowo wybrane, które odpowiedziały na pytania zadane, zaprosić na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego, żeby miały szansę zobaczyć, jak to wygląda od środka. I mamy nadzieję, że tą potem dobrą nowinę, jak tam naprawdę jest, jak wygląda praca posłów, jak to wszystko funkcjonuje, będą mogli przekazać osobom ze swoich środowisk. Przystąpię do tego miłego momentu. Tak. Pierwszą osobą, którą zapraszam do odebrania nagrody książkowej, jest pan Wiktor Zajkiewicz. Jeżeli będę przekazała nazwiska, to bardzo przepraszam, że staram się. Bardzo proszę. Jeszcze miłej lektury. Kolejną osobą, którą zapraszam, jest pan Marcin Markowski. Idzie pan do nas? Trzeba już kolejną osobę. Kompletnie.
Następna osoba, która jest pan Radosław Gałuszka. Proszę się uspieszyć, to pozwolę sobie rozmawiać już kolejną osobę, proszę poszliście. Pan Jarosław Gogolewski. Kolejną osobę proszę poszukać pan Michał Balkiewicz. Zapraszam teraz panią Marię Kalinowską. Nie wiem, że pani była bez zadania pytania. O ja nie było. Czy jest pani Marika? Zaproszenie na kolację. Dziękuję bardzo za bardzo moje spotkanie. Dziękuję.